No i git. Powinienem już być live. Tak więc no. Hulo, hulo. Z tej strony pyg. Co tam was słychać? No teraz wystarczy tylko czekać, aż ludzie się zejdą. Fajnie jest tak gadać sam ze sobą. No. Tak więc, no. Hello wszystkim. Kurde, zapomniałem o linku. Chwila. Moment, moment. No i cześć. Właśnie, top chat też zmienię. O tym pamiętałem. Zrobiłem to na początku streama. Tak więc no, hej wszystkim. Czekajcie chwilę. Zaproś osoby. Tak, kopiuj. Dobra. Jest git. Poczekajcie chwilę. Tako Discord V. I idziemy. No. Hulo! Jestem już na miejscu. Tak więc no, jak tam mecz oglądacie? Ja pierdzielę, ta Rosja chce po prostu zabrać mi publikę. Ja im kurde dam, przeprowadzę im taką wojnę atomową jak Kim Jong-un, kurde. Będzie trzecia Korea Północna. Czy druga, cholera jego wie. Fioletowy aligator Nikodem. Hello, pyg. Chciałem się wziąć za dodatek do Wiedźmina 3 serca z kamienia, ale jednego bossa pokonać nie mogę. Niestety ja nie mogę też pomóc, bo w trójkę Wiedźmina nie grałem. No. Tak więc gadać, co tam u was słychać. Hej, PG mecze to nie dla mnie. No w sumie też nie dla mnie, ja mnie też zbytnio... Wypierdzielaj, czerwony! O nie, jeżeli tak będzie wyglądał ten stream, to chyba zaraz wpadnę w furię! Nie, kurwa, dalej będzie pierdolił się. Lagi są mocne. Jesus Christ. Twój głos jest seksowniejszy od głosów komentatorów, więc zostanę tu. Lagi. To zaraz ZW. O teraz, jak napisałem ZW, to już raptem lagi zniknęły, tym lepiej. Tak więc no. Jak tam, co tam u was słychać? U mnie super, siedzę nad fanartem dla ciebie, to spoko. O kurde, gitara się ma. Hej, witany. Nie, nie są mocne. Cześć, PG. Babcia kupiła dla mnie piwo na mecz bezalkoholowe. Ja mam tutaj spa, frut, gazowany. Tak więc no, hell yeah. No witam i hej, Michalo i... Osiet! Szogun Wojownik, jaka jest twoja ulubiona część z serii Persona 1 Złoty? Dziękuję, Szogunie Wojowniku, i tutaj będę hipsterem. Wiesz dlaczego? Bo moimi ulubionymi częściami jest duologia dwójki. Ale no. Ale w sumie trójkę też bym postawił na podium. Tak szczerze powiem. Bo no, trójka też jest zarąbista. To nie to, że inne części są do dupy. No, już to jedynka taka trochę archaiczna jest. Ale no. Dwójkę warto ograć, mimo tego, że nie jest tak popularna jak trójka, czwórka i piątka. Dałbym donate'a, ale mnie nie stać. To spoko, nie ma sprawy. Donate'y i tak są... nie są obowiązkowe. O. Kiedy kolejna gra EXE? A ja wiem, no... się zobaczy. Tak przy okazji. Zobaczmy... Ile ludu? 106, dobra, poczekamy jeszcze. O, i przy okazji Akora jest chwila. Właśnie widzę. I zaraz ci dam moderatora. O, proszę. Tak więc no, przywitajcie kolejnego moderatora. Hell yeah! Mam problem. Który Pokémon lepszy, Charizard czy Venusaur? Zależy jaki lubisz, szczerze mówiąc. O, widzę, że się w miarę wyrobiłam i dzisiaj nie jestem zajęta, więc w końcu będę mogła zostać do końca jej. A no i cześć wszystkim. Hej, pacierzak, i chwila. Takerusa ma mój pierwszy donatę w życiu. Mam nadzieję, że ci się te złotóweczki przydadzą, PG 3 złote. Dziękuję, Takerusama, i tak, przydadzą się. Dziękuję bardzo. Tak więc no,
Dziś będziemy robić fangamy, nie? Więc mam dwa fangamy do ogarnięcia, ale słyszałem, że są dość krótkie, no nie? Więc problem jest taki, że jeżeli je ogarnę dość szybko, to co będziemy robić potem? To nie? Więc tak sobie myślę. Co wy na to, że jak skończę fangamy, to poeksplorujemy trochę to pokemonowe demo, które wyszło. Wiecie, te z 1998 roku. Trochę w nie pograłem, ale ten... właściwie tylko podstawowo to ukończyłem. Ukończyłem w cudzysłowie to, co demo ma do zaoferowania. Wiem, że tam można jeszcze trochę połazić. Więc co byście na to powiedzieli? Ciekawiłoby to was? Bo ja w sumie mógłbym zrobić coś takiego, bo sam się interesuję tym. A może Baldiego? Właśnie, kurde! Miałem was zapytać. Co to, kurde, jest ten cały Baldi? Osiet! Polski Doge masz na karton 3 złote. Dziękuję, Polski Doge, i karton będzie zarąbisty. Dziękuję bardzo. Tak więc no, czym jest ten cały Baldi? To jakiś horror czy coś? Bo w sumie też obiło mi się o uszy i o oczy, jak ludzie pisali na Discordzie na ten temat. I w sumie sam jestem... W sumie mnie to zaciekawiło, co to jest takiego ciekawego. Gra. No tak, wiem, że gra, ale jaka? O czym? I tak dalej, kurde. Padł, wypierdzielaj tutaj, o. Nie będziesz mi zwisał kabelkami. Horror o szkole. Spoko, co tam stwierdzisz, PG, to spoko. Dziwna gra dla małych bachorów i głośnymi jumpscarami, bo jedyne co wiem, to to, że ona powstała na podstawie Sonic Schoolhouse, czy jak to tam się zwie? Bo ten, to jedyne co wiem, nie oglądałem żadnych gameplayów i tak dalej. Jak po roku Bibaldiego widzę światło w twoich oczach i co tam... Nie znam reszty czołówki, pewnie i tak to zdanie też zjebałem. Więc tak, siema, horror, no. To jest bardzo fajna gra, gdzie uczysz się matematyki, horror. Czyli co? Czyli normalnie symulator szkoły, nie? Bo uczenie się matematyki to jest horror. Baldi horror, parodia gier pokroju FNAF, Bendy, też edukacyjnych z lat 90. Mhm. A długie to jest w sumie? Mam zrobić szczegółowy opis? Może nie szczegółowy, tylko wiecie, tam mniej więcej. No ale jak to... Wiecie, że bez spoilerów i tak dalej. Baldi to mega horror. Czyli to jest coś nowego typu, nie wiem, FNAF, Doki Doki Literature Club i tak dalej, nie? Bo ten pikselowy horror o szkole, gdzie masz... To coś więcej niż symulator z szkoły. Streama mi wyjebało, jestem jedyna. Chyba niestety tak. Powiedz mi, streamie, coś miło, nie piszcie tak szybko, dajcie odpocząć. Hejuś wam, moje kociaki. Dobra, chuj, idę ją dokańczać. Baldi to gra pełna wkurzających postaci, na przykład dziewczynka ze skakanką, która losowa na ciebie wpada i musisz, kurde, skakać nad tą głupią skakanką. To może ten, nie wiem, to ten, bo to... Brzmi całkiem ciekawie w takim razie, no nie? Bo jak widzę tylko horror, to już myślę, oh my fucking god, no nie? Tak więc ewentualnie, no jakbyście chcieli, to mógłbym z tego streama zrobić. Tylko właśnie, to jest długie czy krótkie? Jak szybko się to mniej więcej przechodzi? Jeśli to jest coś jak DDLC, to nie oglądam. Gada sweep, sweep, sweep. Najlepsza postać z Baldiego. Już widzę, kurde, memy. Zagraj, jestem ciekawa twojej reakcji. Chcemy. No running in the halls. Horrory, przygodówki to najlepsze gry. Dobranoc, dziękuję. Bijatyki też są fajne. I RPGi. Króciutkie. O. Króciutkie, tak? No ale ten, dzisiaj jednak wolałbym ogarnąć to demo, no nie, po tych fangamach, bo wiadomo, mam już ściągnięte i tak dalej i ten, właśnie, a można Baldiego ustawić na ten tryb ekranowy, że to nie wywali mi, kurde, fullscreena? Jakieś jedna, dwie godzinki, no to jak jedna, dwie godziny, no to myślę, że można poświęcić na to jeden live. 111 osób.
to będzie gra trwała, ile ty będziesz się z nią męczył. W ciągu godziny byś przemęczył. Okej. No to w takim razie... W sumie to jakby co, to mógłbym mniej więcej też wymyślić jakiś plan B, jakby szybko się to skończyło. Bo ten, tak jak dzisiaj z tymi fangame'ami. El, oglądam często twoje gówniane creepasty i nagraj kroniki Elevena, fajny RPG. Thanks, Oli Gamer. Chwila, moment. Ile ludu? Dobra, w takim razie, jak mamy tyle ludu, to chciałbym powiedzieć pewną rzecz, no nie? Otóż pewnie kojarzycie artykuł 13, no nie? Jak nie, to powiem wam w skrócie mniej więcej to, że znowu kurwa internet chcą cenzurować. Tym razem Unia Europejska się za to bierze. I jutro mają być na ten temat obrady. I poczekajcie, w sumie to zaraz wam mniej więcej przeczytam, o co biega. Tutaj w skrócie jest, mam linki na Discordzie. Kurde, działaj! Dobra. I jeszcze jeden, ponieważ no myślałem, że ten, warto o coś takiego walczyć, no nie, bo w końcu chodzi tutaj o nasz internet, bo znowu kurde odpierdalają maniany. Chwila, ile już? O. Okej, dobra, zajebiście. Tak więc no, jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to pozwolę sobie przeczytać pewne streszczenie, no nie? Tak więc, to daj ekran, w sumie też racja, chwila, moment. To w takim razie zrobimy to na... Co to kurde było? Wolf Star, w końcu mogę wrócić do oglądania streamów. Co tam u ciebie, PG1 złoty? Dzięki, Wolf Star, i... Co to było za otwieranie drzwi? O kurde. Tak więc no, poczekajcie. Ta polityka... No niestety, ale to jest coś, co... powinno się ogarnąć. Tak więc no, poczekajcie chwilę. Tako. I gdzie jest Google Chrome? Tutaj o jest, widzę. Ja pierdzielę, co ty odwalasz? Dobra, jest nasza. Okej, okay. Tak więc no. Stop cenzurze internetu. Nie pozwól Unii Europejskiej zniszczyć internetu, bo po raz kolejny kurde chcą coś odpierdolić. Wcześniej akta i inne rzeczy, teraz to. 20 czerwca 2018 roku Parlament Unii Europejskiej będzie głosował za wprowadzeniem nowego prawa autorskiego, które zablokuje swobodną wymianę treści w internecie. Prawo autorskie dotyczy wszystkich, nie tylko muzyków, fotografów czy twórców filmów. Dlatego jego zmiana będzie oddziaływać także na ciebie. Zobacz jak. Włączyłeś czat na żywo? Włączyłem. Jestem użytkownikiem. Każdy twój komentarz będzie musiał przejść obowiązkową kontrolę jeszcze przed jego publikacją. Treści kontrowersyjne lub potencjalnie groźne będą blokowane. Czyli no, tak jak kurde YouTube, no nie, tylko że pewnie to będzie odpierdzielać maniany jak zwykle. Zależnie znalezienie interesujących się treści będzie niezwykle trudne z powodu opłaty za linkowanie wyszukiwarki. Agregaty treści będą blokowały dostęp do wielu mniejszych serwisów, czyli po raz kolejny chcą kurde też dzierżyć kasę z internetu, no nie, ponieważ do tej pory nie mają kurde żadnych skarbców wypełnionych złotem, to jeszcze muszą zdzierać pieniądze od nas, no nie. Tak więc no, udostępnianie treści, dzielenie się linkami, tworzenie memów, które może zostać potraktowane jako plagiat. To jest kurde najgorszy punkt z tych wszystkich. Więc jestem twórcą treści, czyli coś, co tak jakby dotyczy mnie, no nie? Więc ruch do twojego serwisu z Google, Facebooka może być mocno ograniczony. Jeśli w zamierzonej przez ciebie recenzji książki, filmu czy gry na twoim blogu lub kanale YouTube zamieścisz cytat na przykład z okładki książki, naruszysz prawo autorskie, a antypirackie filtry usuną tą twoją treść, czyli będzie kurde jeszcze większy rozpierdol niż jest teraz. Tworzona przez ciebie parodia, satyra, remix, a nawet cover przestaną być dopuszczalne w sieci. Co jest porąbane, ponieważ istnieje coś takiego jak ten. Wcześniej kurde była walka o prawo cytatu i tak dalej, no nie? Więc to kompletnie chcą to wypierdzielić. Że tak z tego co widać, no nie? Tak, i w sumie to nie tylko mnie dotyczy, to dotyczy wszystkich, co ten będą robić, czy to filmy, czy to cokolwiek, więc to ogólnie rozpierdzieli wszystko, no nie?
I tak, jestem serwisem, w którym użytkownicy mają możliwość tworzenia treści, na przykład mogą publikować komentarze. Musisz zbudować mechanizm wykrywania treści pirackich, potencjalnie kontrowersyjnych. Bierzesz odpowiedzialność za wszelkie treści publikowane przez internautów w twoim serwisie. Musisz płacić tantiemy wydawcom za to, że ich linkujesz. I to normalnie jest popierdolone, no nie? Tak więc trzeba przeciwko temu walczyć. W ten sposób właśnie przysyłam wam, zaraz wam prześlę linka do petycji, którą można podpisać. I ludzie dochodzą do 200 tysięcy. Myślę, że dzisiaj dojdziemy. I właśnie najgorsze jest to, że to całkiem niedawno wyszło. Widzicie już 183k. Jak ja podpisywałem, to było jakieś 175. Tak więc podpisujcie, kurde! Chwila, zaraz wam udostępnię link. Wiem, już podpisałem petycję. O kurwa. Za długi. Nie mogę wysłać. W takim razie, wiecie co? Dam to w opisie. Właśnie. Tak więc klikajcie i podpisujcie, bo nie można czegoś takiego, kurde, nie można im to, żeby to uszło płazem. Petycja o wolny internet. Tak więc no, podpisujcie, nie bójcie się, ponieważ no, każdy głos się liczy. Ponieważ jak widzicie, kurde, podpisy coraz to bardziej się wchodzą i to jest najlepsze. Ropa staje się drugą Koreą. Dokładnie! Poziom aktywnych użytkowników na Deep Webie powiększa się bez jaj i to do tego dojdzie na pewno. Tak więc no. Podpisujcie petycję i mam nadzieję, że to coś da. Ponieważ no, powinno dać, bo do tej pory, kurde, ludzie się buntowali i tak dalej, żadne akty, żadne pipy nie weszły, to tym bardziej to będzie miało jakiś wpływ na to, co będą jutro mówić. Tak więc no, to by było na tyle. To będzie jak wcześniej, miało być 150 tysięcy, a gdy dobili, to podnieśli o 50, tak i tak w kółko. No może i tak, ale no, myślę jednak, że dobiją. Do tych 200 czy tam 250 nawet. PG, bo pisze, że twój stream to Maciek 7876. Sprawdziłem i nie ma. Co? Jak to? Nie rozumiem. Chansey ryczy, bo ostatnio zhakowała konto na RedTube, pora jego nowi Z. Druga Korea, dobrze powiedziane. No dokładnie. Tyle, że to nie będzie jeden kraj, to będzie kurde wspólnota, że tak powiem. Unia Europejska, czyż nie? Zajebiście, że jesteśmy jej członkiem. Tak więc no, PG filmy o newsach wypierdolą, bo prawa, no ale jednak, tak więc no, zaczynamy te fangamy? No myślę, że no, to nie przejdzie tak samo z akta, no właśnie też tak myślę, ale jednak trzeba zawalczyć o nasze, mi się wydaje, ponieważ no trzeba swoją cegiełkę do tego muru dać, żeby był jeszcze większy, no nie, ZSRR po prostu. Tak więc no, poda mi ktoś linka do tej petycji, jest w opisie tego streama. Bo niestety, ja bym chętnie wkleił do czatu, ale jest za długi. To jest porąbane. Tak więc no, to myślę, że w takim razie chyba możemy już zaczynać fangamy, nie? Nie uratowałeś mnie, miałem spędzić z rodziną, miałem siedzieć z rodziną, a tu powiadomienie. Jestem aspołeczna, więc dziękuję ci z całego serduszka. Ale go tam nie ma. Jak to nie ma? Chwila. Może ten, odświeżcie w takim razie. Za długo stopień. Nie mam linka, nie mam linka w opisie, bo za długi to twój live, więc zdecyduj. Chodziło, że ten, w tym nie ma. Sprawdziłem o godzinę jutro o 8 zaczynają się obrady, nie tylko w tej sprawie. No jak to nie ma, jak jest? No to jak jest. No to jak jest, to spoko. Dobra. W takim razie możemy już zaczynać fangamy, nie? Więc no, nie wiem czego kompletnie się spodziewać. Będę wszystkie przechodził na ślepo. Tak więc, bądź co bądź, poczekajcie chwilę. Jest tutaj. Zaczynamy od 3 dni u Senpaja, ponieważ to był fangame, który dostałem jako pierwszy. Dlaczego twój kanał jest zaznaczony jako edukacja? Nie wiem.
to w sumie zmienię. Bo ja zawsze, kurde, ustawiam kategorie takie, jakie nie trzeba. Kurde, nie dawaj mi Tekena 5 do jasnej cholery. Dobra. No to, are you ready? Because I am. Tylko trzeba to później jeszcze jakoś... Okej. Dodaj... Przechwytywanie okna? Shenpai. Okej, jest. Kursora nie... Chociaż nie, kursor może przechwytuj. Będzie to quality stream, czyż nie? Okej. Tako. Wiecie co? Trochę się boję. Szczerze wam powiem. Ale hej. Uczy ludzi o wolnym internecie. Ja wiem czemu edukacji, bo uczysz i edukujesz nas wszystkich. Krapów nie czytasz. O dobra, jest kursor, więc jakby coś się działo, to będę mógł kurde zaznaczać. Ja oglądam mecz i live, podzielna uwaga. Osiet, trochę przyciszę. Jaki jest twój ulubiony Pokémon, nie licząc Feraligatra? Nie ma się czego bać. No, mam parę ulubionych. Dobra. Are you fucking ready? Bo ja się boję. Nowa gra. Mam nadzieję, że nie wypierdzieli. O! Olga and Aglo and Yuki. Czemu ja mam rozdwojenie jaźni? Przedstawia. 3 dni u Lenego. Imię twojego bohatera to? Dobra. Nazwę się po swojemu, czyż nie? Okej. Twoje imię to Maciek, tak. Postanowiłem w końcu wziąć się w garść i przystać na propozycję senpaja. Na początku odczuwałem strach, ale ze schodka na schodek przemijał. Gdy stałem naprzeciw drzwi numer 221, pamiętaj o strzeżeniu plus 18. Jest jakiś plus 18? Wziąłem kilka głębokich wdechów i wypuściłem głośno powietrze. Zapukałem. Dzięki PG już nie muszę oglądać meczu. Nikt nie odpowiadał. Podobnie zapukałem. Maciej, hym, hym. Lol, Wojty 2000 IPG jebają S.exe. Tym razem drzwi otworzył mi Leny. O nie! Dawno się nie widzieliśmy, Maciek. Byłem lekko zaskoczony jego pozytywną energią, ale mi się to podobało. Oh my fucking god. Dałem kiedyś Leny face w tłumaczu i nacisnąłem przycisk słuchaj. Tak się nazywa lol i pisało stopień. To pewnie dlatego u mnie stopień ludzie mówią, lubią mówić. W sumie jestem ciekaw, mogę powiększyć to okienko? Chyba nie. Tak więc no, podobało mi się jego pozytywna energia. To ten. Może wejdziesz do środka? Tak, to lepszy pomysł niż stanie na korytarzu. Weszliśmy do środka mieszkania. Pierwszą rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, to obraz. Nie! Czy to jest... Boku no Pico! Dlaczego? Po co komu taki plakat w przedpokoju? Nieważne. Maciek, to ten... Jak tam ci życie mija? Po staremu, a u ciebie? Nie no, nic się nie zmieniło. Gdy ściągnąłem buty, zauważyłem, że uśmiecha się pod nosem. On... Lenny Face cały czas się uśmiecha pod nosem! To co teraz? Może oprowadzę cię po mieszkaniu. Przedpokój. To, że mamy tu znawcę. Nie to, że znawcę, ale kurde, nie dają mi spokoju na ten temat. Co to kurde za ten... Czy to jest Monika? Tutaj o... Wygląda na Monikę i gaśnica pod nią jest. I Reksio tutaj. Jezu Chryste, wyłapię wszystkie te easter eggi. Salon. O kurde, a to ja! Moja sypialnia? Leny, odczep się! Ich moc Leny Face'ów po Discordzie będzie stopą. Kuchnia. Jadalnia. Leny lubi Monisie, Jane i Pico. Twój pokój. Jak to mój? A, bo będę u niego nocował przecież. Tylko mi zrobisz coś zabawnego, skurczybyku, łazienka. O, patrzcie, chwila. Bowser, Speedwagon i to Sengan Gakury chyba. A co to za ten? Co jest tutaj? Hentai jakiś na pewno. Ocenzurowany. Oh my god. Na co ja się... Ja pierdolę.
Już się boję. Balkon. To teraz idź do swojego pokoju, a ja przygotuję jedzenie. Za każdym razem, gdy będziesz w swoim pokoju, będziesz miał możliwość zapisania. Pewnie, że zapiszę. Za każdym razem... A, dobra. Graj dalej. Plecak, który cały czas miałem na plecach, teraz leżał na łóżku. On, jemu też się kurde udzielił, kurde Lenny Face'owy ten. Lenny Face'owy klimat. Załączony. Każdy wie, że jak jest senpai, to jest hentai. Patrzyłem na pokój, wyglądał jak typowy pokój gościnny. Ale pewnie ma jakiś swój mroczny sekret. Wyciągnąłem ciuchy z plecaka i włożyłem do szafki, a do ręki wziąłem ręcznik. O nie. Odłożyłem ręcznik obok innych. O nie! Wiem, co to będzie, domyślam się. Zrobię kolację taki, jaki ten Lenny romantyczny. Tak szczerze nie wiedziałem, co teraz ze sobą począć. Ja też kurde nie wiem. Postanowiłem pójść do pokoju z komputerem. Popatrzyłem na pokój, w porównaniu do innych ten ma najwięcej sprzętu. Na ścianie widząc zdjęcia. Kobiety o stosunkowo dużym biuście, najlepszą postać z JoJo, zamaskowanego Bowsera. Na ekranie komputera wyświetlał się niebieski ekran z informacją. Aktualizacja Windowsa 10 w 100%. Nie wyłączaj komputera. Kurde, ten Windows 10, skurwysyn. Plus 18 chyba niepotrzebny, bo nic nie widać. Śmierdzi mi morenac. O kurwa. Chwila, dobra, zobaczymy, co będzie dalej. Natomiast w telewizorze leciał film, który nigdy nie powinien pojawić się w telewizji. Może teraz przejdę po pomieszczeniach. Wydawało mi się, że widziałem w innych pomieszczeniach ciekawe rzeczy. Może teraz sypialnia. Skąd tu te zdjęcia? Chyba już pójdę! Przypomina mi to przedwczorajszą aktualizację Windowsa podczas testów. Widzę stąd, jak Lenny stoi w kuchni i robi jedzenie. Usiadłem na sofie i popatrzyłem za siebie. Od razu zauważyłem, że w ramkach są zdjęcia, które od razu poznałem. W jednym znajdowała się Monika z Doki Doki. W innym gaśnica proszkowa. W ostatnim Reksio. Ja nie chcę widzieć, skąd on bierze te zdjęcia. No to zrobiłam kanapki! To co oglądamy? Dlaczego ja? Łóżkowy ołtarz w PG. Ja mam twoje zdjęcie na tapecie telefonu. Stop it! O co chodzi? Nie oglądałam tego. Zaraz, to Lenny teraz jest dziewczyną? Spokojnie, to nic wielkiego. Nim się zorientowaliśmy, zrobiło się już ciemno. Widziałem, jak Lenny wpatruje się w telewizji, od czasu do czasu mrugając. Patrzyłem się przez dłuższą chwilę na te zahipnotyzowane oczy. Choć jest minimalnie młodszy, nadal nie jestem pewny jego wieku. W sumie też nie jestem pewien, czy Lenny to kobieta, czy mężczyzna. Lenny to trap! Grałem w to. Nie ma tak ostro jak w Morenacu. Okej. Okay. To git. Nagle odwrócił gwałtownie głowę, co spowodowało, że się zderzyliśmy. O, tylko nie to. Ałała! Przepraszam! Nie to, ja przepraszam. Tak muszę zrobić sobie przerwę, bo mnie już oczy bolą. Jasne, to ja przywietrzę się. Mnie poedukuję, jak dostaniesz raka, dlatego na kategorię edukacja. Na komputerze też mam... Ciebie na tapecie. Jezu Chryste, jesteście przerażający. Przy okazji otworzę picie. Może Lenny jest transem? Być może. Ale to picie dobre. Skąd Monika na zdjęciu? Z internetu. Tak szczerze nie chcę wstawać z sofy, ale co innego mi pozostaje. Jestem u niego niecały jeden dzień, a czuję się, jakbym mieszkał tu od dawna. W sumie inaczej wyobrażałem sobie mieszkanie Lennego. Teraz już kurde po prostu żałuję tego spamu Lenny Face'ami, który zrobiłem na Discordzie. Jest jak najbardziej schludnie, jednak jedyną rzeczą, jaką się niepokoję, to... film w gabinecie? Ja raz na szkolnym komputerze ustawiłem PG na tapetę, nie wiem dlaczego, okej. Nim zacząłem myśleć nad powodem, dla którego to znajdowało się w jego pokoju, przyszedł do mnie na balkon. A zmieniłeś stop czatu? Zmieniłem. To jak tam? Spadaj, zboczeńcu! Nie no, nic się nie zmieniło przez ten czas. Jest już 23, szybko to zleciało. On się czerwieni. To co teraz?
Chwila. Może w coś zagramy? Jasne, ale w co? Więc tak, Mario Detroit Become Human, czy... A może A Way Out? Niech będzie Marian. W sumie dawno nie grałem w to, bo w Detroit nie grałem, mimo tego, że wiem, co to jest, a Way Out nie kojarzę. Czy to nie, to chyba z tymi dwoma tymi, ten co-op, nie? Z dwoma tymi uciekinierami? Czy coś? Co oni uciekają z więzienia? Nie jestem pewien. To ten, idziemy? Jasne. Ojemy ster Leny. Gdy razem siedzieliśmy przy biurku, Leny dał mi swoje krzesło, a sobie przystawił krzesło z jadalni. Gdy komputer uruchamiał już grę, Leny podłączył dodatkowego pada. Powoli zacząłem kręcić się w boki jak małe dziecko. Patrzyłem kątem oka na Lenego, który wyszedł z pokoju. Gdy pojawił się ekran tytułowy, aktywowałem nową grę. Nagle poczułem oddech na szyi po moich... O nie. Takie gra się wysyła, mam nadzieję, że ją ograsz. A, to spoko. Tylko może już nie na tym live'ie, bo boję się, że zaraz będą jakieś problemy techniczne i tak dalej. A tak jak zainstaluję, trochę tam popatrzę, przynajmniej ekran startowy czy działa, no nie, po moich plecach. Przyszedł dreszcz, po czym odruchowo od razu się odwróciłem. Co się stało? Nie oddychaj we mnie, to się stało! Ja pierdolę, nie mogę wysłać. Patrzyłem na Lenego z zdziwieniem w oczach. Jego ciemne oczy pochłaniały mnie całkowicie. Albo w trójkącik. Ziemia do Maciek. Jesteś tu. W moim gardle stanęła gula wielkości arbuza. Dobrze, że nie melona. Leny zaczął niepokojąco rozglądać się po pokoju. No trochę są literówki, ale nieważne. To ten. Gramy? Jedyne, co teraz miałem, to pokiwanie twierdząco głową. Ponownie nie wiedziałem, kiedy zrobiła się godzina druga w nocy. O, czyli czas już spać po wieczorynce. Ziewa. Nie oddychaj we mnie. You know what time it is. Rape. Zmęczenie kogoś bierze. Tak, może czas spać. Powiem ci jedno. Na moim łóżku jest miejsce tylko dla jednej osoby. Ty śpisz na podłodze. Zgadzam się. Jakby co? Uprzedzam, kurde, fakty. Przy okazji zajrzałem do sypialni po piżamę. Umyłem zęby, ręce, a potem umyłem się cały. Zanim się spostrzegłem, patrzyłem już na siebie w lustrze. Mam nadzieję, że jestem ubrany. Tarłem włosy ręką, gdy usłyszałem pukanie do drzwi, od razu otworzyłem je, a przed nimi ujrzałem Lenego. Skończyłeś! Tak, teraz twoja kolej. Gdy już leżałem w łóżku, popatrzyłem w biały sufit. Powoli moje oczy się ze zmęczenia same się zamykały. Wiedziałem, że to czas przewrócić się na bok. Hej, KPG, jest szansa, że to abyś ocenił moją historyjkę na Wattpadzie. Zobaczymy, naprawdę. Mój sen był dziwny. Aglo wraz z Emi zamienili się w piratów i próbowali podbić nasz serwer, mówiąc, że to okręt. To się kurde stało. Było coś takiego. Ale najdziwniejszą rzeczą w tym śnie były rekiny. Czarne z bronią, bandanami i tatuażami. To było dziwne. Dzień drugi. Czyżby rekiny futrzaki? Dlaczego nigdy cię nie spotkam, smuta? Graj dalej. Gdy przez okno wpadały promienie słońca, otworzyłem oczy. Leżałem na plecach przykryty do połowy kołdrą. Leżałem jeszcze chwilę. Gdy usłyszałem hałas z innego pokoju, postanowiłem zebrać się, by wstać. To jest pierwszy moment, gdzie padłem ze śmiechu. Mam nadzieję, że wszystko poszło dobrze i się wysłała. Ta gra zajmie ci mniej niż 5 minut, ale trochę waży. Okej, to wiesz co, to w takim razie jak 5 minut, to w sumie mogę i ograć na tym streamie też. Nie ma problemu. Tak więc no. Przy okazji, gdzie wysłałeś? Na fanartach czy coś? Czy na ten? Stellar Core? Z szafki wyjąłem... O! Shit! Nie widać donate'ów! Już widać. Dzięki Kakałkowa i Elo Elo też. 666. PG, w co grasz? Fangame'a! Więc tak, z szafki wyjąłem czarną koszulkę i wczorajsze spodnie. Powoli otworzyłem drzwi i stanąłem w jadalni. Na Gmaila Desgrec to chyba dobrze. Tak, okej, spoko. To zobaczymy.
Stałem obok krzeseł, nadal nasłuchując, skąd dobiegają takie nietypowe dźwięki. Czyżby z piwnicy rozkoszy? Zdziwiony rozglądałem się po mieszkaniu. Wparowałem do kuchni, przy blacie stał Leny, odwrócony do mnie plecami. Wyglądało na to, że coś kroił. Podchodziłem cicho, gadając gołe stopy na kafelk. Kafelki pewnie, więc zaraz pewnie będzie coś jandere. Siema, co mnie ominęło. No trochę. Moje myśli były teraz pełne możliwych zakończeń tej sytuacji. Zadźganie, wyprucie flaków. Standard. Już miałem złapać go za barki. Przeżyłem zawał. W ułamku sekundy odwrócił się, nadepnął mi na stopę, przyłożył nóż kuchenny przecinek do szyi. Mówiłem. M. Leny, gdy zorientował się, że w moich oczach jest lekkie zdziwienie połączone z minimalnym strachem, odstąpił ode mnie. Przepraszam, to odruch. No to zarąbiście, ja już wiem, jakie będzie zakończenie. Leny się zarżnie jak Yuri. Odruch? To co ty robiłeś w swojej przeszłości, że masz takie odruchy? Przy okazji nadepnąłeś mi na palec. Leny podrapał się po szyi. To trochę długa historia, może innym razem. Okej. Nastała cisza. Nagle wyciągnął nóż, o kurwa puzyno. Co to za typ? Nóż kuchenny przecinek. Może ci jakoś pomogę? Możesz posmarować chleb masłem. Daj mi największy nóż, jaki masz. Moje wspomnienia wracają. Tak, moje wspomnienia. Tak więc no, dla tych, którzy nie wiedzą, o co chodzi, to jak byłem mały, to próbowałem sobie sam kanapkę zrobić. No nie? I krojąc chleb, ukroiłem sobie rękę między palcem wskazującym a kciukiem, no nie? I teraz mam, kurde, bliznę z moich młodych lat. Tak więc no, wspomnienia wracają. W sumie za każdym razem, jak patrzę na tą bliznę, to je mam. Nim zacząłem smarować chleb, popatrzyłem na moją rękę. Zacząłem wykonywać powierzchowną mi czynność. Powierzoną raczej, nie powierzchowną. Gdy już przygotowaliśmy oboje stół, zaczęliśmy jeść jajecznicę z pieczywem. Długim pieczywem? Postanowiłem przerwać tą krępującą ciszę. W sumie Leny XPG jest o wiele lepszy niż Jeff the Biller XPG. Pamiętam tę opowieść. O przeszłości pogadajmy. Tak sobie wspominam nasze pierwsze spotkanie w restauracji. To były czasy. Nasze oficjalne spotkanie odbyło się 25 marca o godzinie 21.02, a rozmawialiśmy dwa dni potem. Pamiętasz takie rzeczy? Mam specyficzną pamięć. Chyba gadałeś o tym w LP Persony 3. No to teraz powiedziałem o tym w LP z Fangame'a. 3 dni u senpaja. Może wyjdziemy gdzieś? Może do parku czy do centrum handlowego? Gdy już zjedliśmy śniadanie, umyliśmy naczynia, wybraliśmy się do przedpokoju. Witaj w klubie. Ja w dzieciństwie, krojąc chleb, odciąłem niewielki koniuszek palca wskazującego. Nic strasznego, ale wspomnienia zostały. Ja pierdzielę, jak to z tego, kurde, krew pewnie leciała, że ja pierdzielę, bo ja pamiętam, jak u mnie leciała. I ten, jak przestała, to wiecie, ta dziura się, taka, wiecie, jak jest przecięte, no nie, to możesz tam, mogłem mniej więcej zobaczyć, co tam w środku było. Widziałem, kurde, nerwy takie fioletowe. Jeszcze 15K zostało im do osiągnięcia celu. I git, mam nadzieję, że osiągnął. No ten. Idziemy, Jezu, dopiero teraz powiadomienie zostałam. Brawo, YouTube. Witam, PGK. Hej, ostatni samuraju. Pamiętam ten film. No dobrze. Ubrałem buty tak samo jak Leny. Gdy już przygotowaliśmy się, oboje opuściliśmy mieszkanie w trybie now, ponieważ ten plakat z boku Nopiko jest dziwny. Gdy Leny przekręcił klucz w zamku, moje stopy skierowały się w stronę schodów na dół. Oboje stanęliśmy przed klatką. Brakuje w tle muzyki z intra Boku no Pico albo innego hentajca. Błagam, nie! To idziemy? Tak sobie myślę, że może najpierw pójdziemy do centrum handlowego, następnie do parku, a potem pomyślimy. A spoko. No to jazda! Przeszliśmy kawałek drogi pieszo, a następnie... Chwila, co to za muza? Dramatyczna, o chwila. Kakałkowa donaty, masz strasznie ciche i zerrorowane 1 zł. Dzięki, Kakałkowa, i jak to zerrorowane? Bo ciche to raczej niestety są, żeby nie zagłuszało tutaj, ale zerrorowane? W sensie, że przychodzą z opóźnieniem? Jak tak, to jest normalne niestety.
sobie wbiłam nozyczki do paznokci na lekcji. Dobra. Przeszliśmy kawałek drogi pieszo, a następnie weszliśmy do autobusu. Ku mojemu zdziwieniu nie było zbyt wiele ludzi. Wręcz przeciwnie, 3 staruszki, 1 uczennica oraz starzec. Usiedliśmy na ostatnich miejscach. Tak w ogóle będziemy robić jakieś zakupy? Sądzę, że tak, w końcu po to się idzie do sklepu. Można również też popatrzeć, kurde, gałami, jakie towary sprzedają i patrzeć też na swój pusty portfel i płakać. Nie zdziwię się, jeśli w tej grze usłyszę sayonarę, chyba że już leciała, ale byłem zbyt zajęty, by zwrócić uwagę na to. Moje oczy leżą leżąco po podłodze przez ten plakat. Jakim cudem piszę na klawiaturze, to zawsze pozostanie tajemnicą. Okej. Okay. Fajny Ferrari, gatleny face. No pewnie, zobacz, jak kurde pokazuje swoje mięśnie. Moje myśli teraz były w moich wspomnieniach dotyczących zawartości mojego portfela. O kurde, żeby nie zepsuć sobie tego dnia, postanowiłem dalej myśleć na jak przebiegnie ten dzień. Dobra, muszę iść na rad, to na razie. Może się rozdzielimy, w końcu możesz nie lubić tego co ja, więc... Ta muzyczka trochę... zalatuje mi Donki Donki. Tak, tu masz rację, może się spotkamy o 15 w kawiarni. Tak, to dobry pomysł. Lenny oddalił się, a ja zostałem przed schodami. Sklep z zabawkami albo z bielizną! Co powinienem wybrać? Feraligat bajeruje Meganium. To tło ze słodkiego flirtu. O chwila. Kakałkowa, 4 razy starałam się wysłać do Nate'a i dopiero ostatni się udał, 1 złoty. A, rozumiem to. Dziękuję, Kakałkowa, i mam nadzieję, że ten... Chwila, tylko zobaczę, może... się ten... były te donaty, tylko że się nie pokazały. Chwila. Gdzie ty jesteś tutaj? Mam nadzieję, że kasy nie zmarnowałaś. I tak, pamiętam, że jesteś dziewczyną. No, bielizna. Bielizna! Zabawki, zabawki, ale pewnie wiadomo jakie zabawki, czyż nie? Chwila. Więc... Elo Elo 320. A, okej, okay, dobra. Te 3 się pojawiły. Mam nadzieję, że nie musiałaś... że kasy ci nie zeżarło, bo jak zeżarło, to będę wkurwiony na te donaty. Stream akurat w mojej urodziny, jestem szczęśliwym człowiekiem. No to happy birthday, Łukasz! No to bielizna niech będzie. O nie, nie, to nie dla mnie. To nie dla mnie sklep z kobiecą bielizną. Chyba że nie, Maciek, nie bielizna, nie bielizna. Niech będzie z zabawkami. O, dawno mnie w takim sklepie nie było. Ostatnio jest duży popyt na pluszaki w różnych rodzajach. Trzeba przyznać, że sporo tu pluszowych zwierząt. Bieliznu stopień, stopień. Jeszcze raz. Dobra. Spróbuję wejść do tego sklepu. Może będę mógł po jakimś czasie. To jest kawiarnia, w której mamy się spotkać, ale mam jeszcze czas, więc... No. Lewa strona, bo jestem lewakiem. Wróciłam z kina, byłam na Jurassic World, upadłe królestwo. Więc jak tak teraz mam ważny wybór, iść do sklepu z ubraniami dla wszystkich albo sklep z grami. Wiem, że jeśli pójdę do sklepu z grami, nie wyjdę przez długi czas. Najpierw zajrzę do odzieżowego. No to... Chodźmy do odzieżowego w takim razie. Więc tak, może popatrzę na jakieś naszyjniki. Ten wygląda nawet fajnie. Czyżby kurde prezent dla Lenny Face'a? O! Ach, Speedwagon! Naszyjnik kosztuje 666 zł. Kto sprzedaje tak drogie naszyjniki? Już nie jest taki ładny, ale... Już nie jest taki ładny, ale Speedwagon jest. Dobra, idziemy do gier. Ale tu dużo rzeczy. Jeden. O kurde! Ktoś na tym monitorze odpalił Doki Doki. Teraz jest wyświetlana cały czas Monika. 2. Mój... Hell yeah! Byłem 2 dni temu w kinie na JW upadłe królestwo. Chcecie zobaczyć park jurajski, którego królestwo nie upadło? Macie. Dalej. 3. Jest to główny bohater z Persony 3. Na dole jest napis: nie jestem szejem. 4. Mój husbando. Okej. Okay. Jeff na monitorze. Serio? Chwila. Gdzie? Ja tu widzę tego. To nie jest Jeff. To jest ten.
Tommy Wiseau. Czyżby lep idź w głąb sklepu? Let's go. Dobra. Spenetruj ten sklep. To jest kolejny moment, gdzie padłem. Jest to dział z artbookami, soundtrackami i kolekcjonerskimi egzemplarzami gier. Możesz przeczytać Foka, historia prawdziwa, Lep World, historia gier, Speedwagon, miłość czy zauroczenie. Chcę o Lepie przeczytać. Czas mija i mija. Wszystko gra, Maciek? Stoisz tu już tak od godziny. Popadłeś w trans. Lep cię zahipnotyzował. Lepiej w niego zagraj. Jest Jeff na dole na ekranie. A, to nie zauważyłem. Ta, to ja już pójdę. Ale jak coś, to pozwalam ci zapisać. Hell yeah. Mogę zrobić shootera, gdzie ty będziesz głównym protagonistą? Pewnie. Jak kiedyś powstanie film życia, będzie to film OPG. Do zobaczenia. Minęły 2,5 godziny. Ta książka musiała być naprawdę ciekawa. Chyba czas poszukać Lenego. Wróć. PG, nigdy nie wpisuj w Google Futanari, to jest złe. Nie rób tego. Ostrzegam, Call mi to pokazała. Chyba wiem, co to jest. Ale nie chcę, kurde, na to patrzeć. Chyba lepiej, że nie widziałeś Jeffa. Kurde, mogłem go zobaczyć przed chwilą. To czekajcie, w takim razie. Wyłączę i wczytam. Bo chcę zobaczyć tego, kurde, Jeffa. Jest save data, całe szczęście. Dobra, kontynuuj. Let's go. Dobra. I tak. Wróć. I gdzie on był? Tutaj? A, widzę, rzeczywiście, tutaj o jest. Skurczybyk wszędzie mnie znajdzie. A to kto? Jestem ciekaw. Życie PG, horror wszechczasów. Nie mów o słowie futa, bo to zło. Jest już 15:02, Lenego nie widzę. Spóźnia się, kurde! Co porobić? Zagraj sam ze sobą w łapki. Szukaj dzieci! Okej, niech będzie! Leży tu książka, której przedtem nie zauważyłem. Otworzyłem na przypadkowej stronie. PG siedział właśnie na tronie i pod nim stali jego widzowie i podrzucali mu złożone karteczki z wiadomościami. Jednak gdy władca patrzył na każdą po kolei, jego wiara w ludzkość malała. Każda kartka zawierała krótkie opowiadanie o nim i o niejakim Jeffie. Jednak gdy PG czytał, miał już ochot. W tym momencie mój mózg zaprzestał kontraktowania. Nic tu po mnie, wracam. Znalazłem dzieci. Szukać Lenego w sklepie dla dzieci, czy może w sklepie z bielizną? Let's go. Dzięki Michałku właśnie miałem to zrobić. Ten z czapką rosyjską w lewym dolnym rogu to jestem ja. Dzięki Aglo za fanarta. A, spoko. To git. Leny. To nie jest Leny, to jest manekin. Krzyczałem patrząc na niebieską koszulę. Ja patrzę na fioletowy ten, spódnicę i gorset. Z jądra smoczego. Leny, szukałem cię. Naprawdę mnie szukałeś? Nie czerwień się, skurczybyku. Przecież wystarczyło zadzwonić. Nie mam twojego numeru. Masz mój numer, nie? No tak się składa, że nie. Och, to go zapisz. 020, myślę, że to mi się przyda. Więc zapiszę. Zaraz. Przy okazji wy, kurde, nigdzie nie dzwońcie. 020 192 503. Wydaje mi się, że to będzie ważne. Więc zapiszę. To jest fiolet? No nie! Nie znalazłeś mnie, senpai! To ja spadam robić fangame. Może jak się dzisiaj wyrobię. Może jednak się dzisiaj wyrobię, do widzenia. To spoko! PG to daltonista. Nie, tak pisało! Dzięki! Zapytaj o pobyt w tym sklepie. Mógłbym wiedzieć czemu? Czemu jesteś w tym sklepie? A to coś złego? To coś złego i... ładne, kurde, zaczerwienione policzki. Ty wiesz, że to sklep dla kobiet, co nie? No bo w sumie nie wiadomo, jaką ma płeć Leny Senpai, więc hej. Kropki, kropki. Tak na poważnie. Chodźmy do tej kawiarni. Pokiwałem twierdząco głową. Zapisałem ten numer. Chciałem poruszyć temat wyboru jego sklepu, ale akurat przyszła kelnerka. Dzień dobry, co podać?
Ja poproszę herbatę miętową, a ty, Leny? Ja poproszę ciastko i kawę z mlekiem. Dobrze, zaraz przyniosę. Ta gra na razie jest podobna do Shitty Nights at Freddy's, który jest grą typu visual novel. A, okej, spoko. Mężczyźni w damskich majtkach wcale nie wygląda tak źle. Żadne yaoi, nie martwić się. Więc tak. Znowu nastała cisza, którą już miałem przerwać, ale Leny mnie wyprzedził. Może zagramy w 5 pytań? No dobrze, fajny pomysł, poznamy się lepiej. Ja zacznę. W sumie czy nie powinno się nocować u kogoś, kogo się raczej zna? Herbata czy kawa? Herbata. Zapamiętam. Teraz ja. Ulubiona gazeta. Gazetka szkolna się liczy? Nie dość, że tło ze słodkiego flirtu to i dialogi. Te wielokropki istnieje jak w SF. No sorry, ale ja w to nie grałem, więc nie wiem. Osiet! Kakałkowa założy się, że Lenny nie ma siusiaka 1 zł. Dziękuję Kakałkowa i... Oh my fucking god, to by było okropne. Na, jeśli nadal wychodzi i masz dostęp do niej, to tak. No bo kurde, to widać, że to facet, nie? Czyli tak, koledzy, jak się podobało robienie gazetki szkolnej, że można powiedzieć, że zamieszkał w szkole. Skończył ją jakieś 7 lat temu. Teraz ty. Jaki kolor mają twoje włosy? Brązowe. Nie widać? Dajesz. Gdzie chciałbyś, chciałabyś pojechać na wakacje? Myślę, że Leny to taki self-insert, tak, dla jakiegoś husbanda albo waifu, bo skoro nie można ogarnąć jego albo jej płci, to wiadomo. Rude. Nigdzie, można powiedzieć, że już każdy kraj zwiedziłam. Masz swój ulubiony kubek w domu, tak. Jesteś kobietą czy mężczyzną? Ty tak na poważnie? Kobietą, Maciek, kobietą. Serio? Pozytywny komentarz. Wiesz, chciałabym powiedzieć prawdę, ale to jest za trudne. Rozumiem. Na jakich instrumentach umiesz grać? Od dziecka gram na skrzypcach. Mam arbuza. Co jeśli Leny Senpai to płaska dziewczyna? No właśnie powiedział, że jest kobietą. Muszę jeszcze pomyśleć nad pytaniem, może jeszcze raz ty zadasz pytanie. Co za zwrot akcji? Ile masz lat? W tym roku 22, ale mówią, że zachowuje się jak osoba po 30. Co robiłaś w przeszłości? To naprawdę długa historia. Mamy czas, nigdzie się nie spieszymy. Dokładnie. Mamy kurde czas, dopiero zaczęliśmy streama. Chyba nie bez powodu mówiła o sobie jako kobieta. No bez jaj, ale patrząc na portret, można kurde coś innego wywnioskować. Inaczej, mamy plany na dalszy dzień, ale to wieczorem. Wieczorem, zamieniam się w słuch. W tym momencie kelnerka przyniosła nasze zamówienie. Kiedy miałam 4 lata, mój wujek postanowił... O! Aglo, jakby co centrum handlowe ma najwięcej nawiązań. Trzymam ochotę. A zresztą dowiesz się pod koniec 3 zł. Okej, dzięki Aglo i... Mam nadzieję, że wyłapię te nawiązanie, ale jak już chodzi o ten cały słodki flirt, to nic nie wiem na ten temat. Osiedź znowu! Kakałkowa mówiłam 1 zł. Bez jaj. Wielkie dzięki. Maciej, nie oceniaj po biuście, a po sercu. Ale jak miałbym oceniać po sercu, to musiałbym się do niego dostać, nie? A raczej tego się nie zrobi, bo się pozbawi kogoś życia. Kiedy miałam 4 lata, mój wujek postanowił podać moją matkę do sądu za zaniedbanie mnie. Ostatecznie wygrał sprawę po roku od jej założenia. W wieku 6 lat przyprowadziliśmy się na wyspę, gdzie mieszkał przyjaciel wuja Pablo. Wtedy zacząłem chodzić do pierwszej klasy podstawówki. Przez to, że mam fotograficzną pamięć, wiele razy przenosili mnie do wyższych klas, ponieważ wiedziałem więcej niż inne dzieci. W wieku 11 lat wujek pozwolił mi wybrać wyższą szkołę, a wybór był prosty. W technikum wojskowym szybko mnie polubili, choć różnica wiekowa była duża. No to ja pierdzielę, ty niezły z ciebie wojownik, raczej wojowniczka. Mój caps lock ciągle mam odruchy, by go użyć. Tak ukończyłem szkołę z wyróżnieniem. Nic mi nie pozostało, więc do 16 roku życia rozwijałam swoje zainteresowania poprzez chodzenie do szkoły branżowej i stopnia. Czyżby stopnia? W trakcie nauki służby specjalnej CIA zaproponowały mi naukę i współpracę z nim. Ja pierdzielę, ten Leny to wszędzie kurde się dostanie. Mam nadzieję, że nie szpieguje czy coś. Nie chciałam dalej siedzieć bezczynnie, więc się zgodziłam. Po 2 latach nauki dostałam informację, że Piotr miał wypadek samochodowy.
a jego stan był krytyczny. Kim jest Piotr? Chciałam przy nim od razu być, gdy usłyszałam o tym, jednak w tym czasie byłam na treningu za granicą. Byłam na bieżąco informowana o jego stanie. W jej oczach pojawiły się łzy. Dzień, kiedy już miałam wracać, Pablo zadzwonił do mnie. A, czyli Pablo Piotr, rozumiem. Mam pytanie, lubisz w dupę? A ty lubisz? Co myślisz o zrobieniu fangame o tobie i wszystkich z czatu i o mnie ze wszyscy... chwila! Kuki 270, no to chodź, Adasiu. Zapraszam na Morenkę. Tu jest Morenka Gurden. Na Morenkę. Morenka Svetnicht po angielsku słodka nocka. Zapraszam cię, Adasiu. Psik, czekaj, kotka wygonię. Psik, psik. Chodź, Adasiu. 10 zł. Dziękuję, Uki. No i chodź, Adasiu. Pablo to Paweł, nie Piotr. W sumie też racja. Prawie 300 osób? O, fuck. Serio? Tak jest, no. Co myślisz o zrobieniu fangame'u o tobie, o wszystkich z czatu i o mnie, że wszyscy pokonujemy zło i na przykład nawiązanie, że lubi Yuri, a ty, że coś lubisz, a Yuri mówi fangame jest skill senpa. No, jeżeli chcecie robić fangame'y, to róbcie, dla mnie nie ma tego. Nie ma problemu, o kurwa, Jody bez ID. W sumie też, może i masz rację, to może Jody jest. Bo to ten, pasuje, FBI, szkoła wojskowa, ale głupi jestem, czemu nie ogarnąłem tego? Starczy pociąć skórę i dostać się pod mostek i już widzisz serce. Jesteś pośledzony, Piotr równa się wuj, Pablo równa się przyjaciel. Ale ja nie wiem, nie gram w słodki flirt czy tam coś, sorry. Gdy chodziłam do auta, odebrałam, gdy słyszałam, jak jego głos się załamuje, domyślałam się, po co dzwoni. Nie chciałam usłyszeć tego, więc od razu powiedziałam, że rozumiem. Po powrocie do kraju Pablo pomógł mi zorganizować pogrzeb. Trzeba przyznać, że gdyby to widział, byłby dumny, bo pogrzeb odbył się w takim stylu, jaki on zawsze lubił. Pod tym wszystkim bardziej przykładałam się do treningów i nauki w agencji. W wieku 21 lat skończyłam naukę i zaczęłam żyć jak normalna osoba. I tak się tu znalazłam. Mam nadzieję, że nie jestem Ryanem. Nawiązanie, ja chcę Alexia i my chancey. Ja też nie widziałem, że to jakieś nawiązanie. Zaraz, jeśli to jest Jody, to gdzie Aiden jest? Może ja jestem jej Aidenem? Tak wygląda moja historia. Chciałem coś powiedzieć, ale wszystko zostało wytłumaczone. Pociesz. Pamiętaj, że nadal jest w moim sercu i pamięci. On na pewno cię nie zapomniał. W twoim, nie w moim, kurde. Rozmowa między nami teraz była bezcelowa. Leny musiała sama doprowadzić się do wcześniejszego stanu. Miałem teraz dwie opcje. Uciekać, razem iść do parku. Chodź, let's go, ja będę jej towarzyszył. W takim razie może będziemy zbierać się do tego parku? Tak, zróbmy to. Razem zaczęliśmy kierować się do wyjścia z centrum. Koło nas przychodzili ludzie, co niektórzy na nas patrzyli, ponieważ twarz Lenego jest cała czerwona. Będą z niej odcinki na kanale? Z czego? Słodkim gwa, znaczy się flircie, nie ma Pablo, jest za to akcja ratowania królików przed lekcją biologii. Pciesz Leny. Och tak, zbliża się ta... Jaka scena? Jaka kurde scena? Oh my fucking god. Czy ja zrobiłem, popełniłem błąd? Chyba popełniłem błąd. Wyszliśmy razem i poszliśmy na autobus. No pegien run for your life. Ponownie usiedliśmy na końcu autobusu. Tym razem było minimalnie więcej osób, niż gdy jechaliśmy do centrum. Za oknami pojazdu światła uliczne powoli rozjaśniały. Kątem patrzyłem na Lenego. Już lepiej? PG, uciekaj. Tak bardzo wielki. Tak, chodzi o to, że teraz mam tylko Pablo, choć nie jesteśmy połączeni genetycznie, jest moim spadkobiercą. Miła scena, zwykła, z ładną muzyką. No, zbliża się Oh my fucking god. Boję się. A planujesz odejść z tego świata, że już masz spadek? Patrzyłem jeszcze chwilę na Lenego i wcisnąłem guzik stop. Wychodzimy. Nie ma to jak grać w Paladins i słuchać Life PG. Patrzyłem, jak wygląda park, jeziorko, drzewo oraz dróżka, która prowadzi przez cały park. You are dead? Bez przesady PG nic złego nie zrobi chyba. PG myśli, boję się, może ucieknę z Moniką do Doki Doki? Ładnie tu. Nie było cię tu. Miałam niejedną okazję.
poszliśmy dalej. Nie ma ucieczki. Chciałem ponownie porozmawiać, ale hej, czyżby Slender? Slenderman się pokaże. Ale o czym? Czym się zastanawiać nad tematem rozmowy? Chyba się boję. Oglądasz czasem anime? O kurde. Jezu, Maciek, jakiś ciebie debil. Tak pocieszasz ludzi? Hej, wiem, że przed chwilą opowiedziałaś mi smutną historię swojego życia, ale czy oglądasz anime? Brawo, Maciek, de debil. Wolę hentaje. Nie, tak na poważnie. Czasem jak nie mam nic do roboty, oglądnę coś. Ja niestety ostatnio nie mam zbytnio czasu na oglądanie anime. Aglo Piotr równa się wuj Lennego Pablo równa się przyjaciel matko ty debilu stopień 3 złote. Okej, dzięki Aglo. Zarównanie matematyczne. Praca, obowiązki domowe czy może niechęć? Można powiedzieć, że wszystko naraz. A tak między nami. Maciek, czemu tak długo się zastanawiałeś, czy nacować u mnie, czy nie? Nie to, że się zastanawiałem, ale po prostu czekałem na tego fangame'a. Mam rozży pod nosem. Może dlatego, że autor tej gry to jedna osoba, która jest leniem i woli grać na konsoli i szukać obrazków z nowym husbandą niż pracować nad grą. A jak już znajdzie wolną chwilę, wyzywa współpracowników, jakaś tam literka studio, że tylko ona pracuje nad głównym projektem, a gdy informuje, że potrzebuje czegoś, a nieraz odpowiedź dostają po 3 dniach, najczęściej ze zdaniem nadal aktualne? Teraz? Słucham? Miałem zajęty grafik. Ale ta literka to jest chyba ten... teta czy coś? Alfa na pewno nie. To gamma, no gamma właśnie. Zatrzymaliśmy się na mostku, patrzyliśmy na rybki, które przypłynęły do nas, gdy przykucnęliśmy bliżej wody. Magikarpie! Życie ryby na pewno jest okropne. Czemu tak sądzisz? A chciałbyś przez całe życie być w wannie? To nie jest w wannie, to jest w bajorku. Ja bym nie chciała. Literka. No ten, no wiadomo, znak w takim razie. Jak popatrzeć na to z tej strony, to masz rację. Kto by pomyślał? Jakaś tam literka studio. Co się stało? Za 15 minut będzie ten festiwal, o którym mówiłaś. Jaki festiwal? Naprawdę to chodź! Pójdziemy w miejsce, gdzie najlepiej będzie widać. Wypraszam sobie, życie ryby jest spoko. No to chodźmy. Leny złapała mnie za rękę i prowadziła w miejsce, o którym bym nie pomyślał. Coś z hentajami? Fioletowo-różowe, czerwone kwiaty blokowały przejście, jednak Leny lekko podniosła kilka gałązek. Ukazał nam się pomost, nad którym było kilka gałązek białych kwiatów. Stanęliśmy na kładce. Powiem, kiedy się bać. Kurde, będzie Monika. Drewno jest lekko nawilżone, jednak nie śliskie. Niebo ściemniało, a jedynym światłem, jakie teraz do nas docierało, to światło księżyca oraz latarni za naszymi plecami. W oddali słyszałem muzykę, której nigdy przedtem nie słyszałem. Ten znak to było nawiązanie do Half-Life raczej. No w sumie. Tak, Half-Life ma też gammę tam w logo. Festiwal, czyżby festiwal Watanagashi. Dużymi krokami zbliżała się godzina, o której wspominała Leny. Run, PG, run. Czuję, że się dzieje. Oh my god. Siema, PG, nie mogę być na streamie, ale napiszę tylko, że jesteś zajebista. A dziękuję bardzo. Życie ryby jest chujowe, jak jest się magikarpiem, ale jak dorastasz, to zaczynasz rozwalać wszystko, co widzisz. To nie lambda. No... to ja kurde już sam nie wiem. Half-Life logo miał lambdę. To jest ten. Coś takiego. Tako. Tak jakby góra. Nie wiem, nieważne. Oddali coraz głośniej słychać było odgłosy innych ludzi. Też w logu Half-Life'a jest lambda. No, okej, dobra, pomyliłem się, nie? Jezu Chryste. Ja z greckiego alfabetu to alfę znam, betę i omegę i tyle. Wróciłem głową w stronę Lenego. Akurat ona też patrzyła na mnie. Pierwszy raz od długiego czasu poczułem, że się pocę. Czerwienie! Przepraszam. Odwróciła głowę w stronę już czarnego nieba. Patrzył niebo. Wraz z jej prośbą spojrzałem w górę.
Choć byliśmy w odizolowanym od światła miejscu, nie było widać gwiazd. Muzyka stała się już dobrze słyszalna w tej odległości. Tak w ogóle to z jakiej okazji jest ten festiwal? W moim mieście jest tradycja, że przez cały czerwiec czcimy pamięć tych, którzy odeszli. Jeśli jeszcze nie zauważyłeś, to nie ma tu cmentarzy. No w sumie, dlatego że prochy ludzi są wypytane do jeziora przed nami. Chyba wysypane. Romantyczna muza w tle. A to nie zabija tych rybek? Nie, spokojnie, rybki są tylko w tamtym jeziorku. To dobrze, na co teraz czekamy? Leny popatrzyła na mnie. Zaraz się zacznie. Może tak czekałam na to całe życie, PGX Leny? Maciek, powiedz teraz, do czego nie umiałeś mi powiedzieć w kawiarni. Wyznaj prawdziwe uczucia? Nie chcę jej friendzonować, jest zbyt miła. No dobra, niech będzie prawda. Higurashi wyczuwam, osied. Rzeczywiście. Zamknąłem oczy. Tak naprawdę czuję coś. Prawdę. Te fibasy i luminiony. Prawda. Ponownie udałem się do swojej pamięci. Nie słyszałem już muzyki, głosów Lenego. Powiedziałem to, co Leny chciała. Ale czy dobrze zrobiłem? Czy to chciała usłyszeć? Boomshots fired. O fuck, przypomina mi się scena z Sayori. Nie wiem co teraz. Co to za dźwięk? Otworzyłem oczy. To jest piękny widok. Przytaki. Zgadzam się. Skoro Leny nie ma susiusiaka, ale ma 1 zł. Ładne JPG. Staliśmy tak jeszcze jakiś czas. Nagle Leny się odezwała. Tak naprawdę czuję coś. Tak to jest, jak się nie mylę. Myję nóg i wali serem. Chodźmy na stoiska. Są tam ciekawe atrakcje. Jasne, czemu by nie. Minęła chwila i byliśmy obok stoisk. Było dużo atrakcji, zabaw i masa trunków, których nas nawet nie znałem. Podeszliśmy do jednego ze stoisk z jedzeniem. Postanowiłem za resztę gotówki kupić nam po pieczonym ziemniaku z przyprawami. Sasza! Następnie udaliśmy się do atrakcji. Leny, tak jak my dawno się nie widzieliśmy. O, Pablo, Pablo! Mój brat bawi się w Slendermana, co mam zrobić? Czym teraz ich wzrok na mnie? Jesteś na randce? Pablo to jest Maciek, Maciek to Pablo. I nie jesteśmy na randce chyba. Pablo, nie widziałeś innych? Przy stoisku z napojami jest Rista. To miło było cię spotkać, do następnego. Do następnego, chcę ci dać donate'a, ale hajsu nie mam. No nie ma sprawy. Miłego wieczoru. Teraz Leny zabrała mnie do sklepiku z napojami. Tym razem Leny postanowiła mnie poczęstować napojem o specyficznym zapachu. Czyżby kurde jakiś z tabletku gwałtu? Rista, chciałem powiedzieć rasista, ale dobrze, że ten. Leny, chcesz spróbować nowego napoju? Maciek, jesteś chętny? Jasne. Kropki. W tym momencie straciłem wspomnienia. Chloroform? Boli mnie głowa i nie mogę spać. Chociaż nie, przed chwilą spałem, więc tylko mnie boli głowa. Otworzyłem oczy. Pomarańczowy sufit. O nie. Wyprostowałem się i podeszłem do lustra. Co się kurwa... Bo ja cię pierdzielę, gdzie ja jestem. Zamknij się, boli mnie głowa. Leny, o kurde, porwali nas? Dozwróciłem się na pięcie. Tak to ja. Czekaj. Zło jest blisko? Zło już się pojawiło! Dlaczego tu jesteśmy? Co to za mina? Wiesz, gdzie jesteśmy? He? Hehehe! Leny, gdzie jesteśmy? Ten tego. To jest tak tajny pokój w moim mieszkaniu. Wiedziałem, że coś kurde jest! Czy między nami do czegoś doszło? I nie pytaj. Rista dała nam nowy napój i... To był alkohol. Potem udaliśmy się do stoisk z atrakcjami. Tego to ja nie pamiętam. A mina pewnie kurde coś innego mówi. Ale tak było. Wygraliśmy chyba misia i wróciliśmy do Risty. PG, żyjesz? Nie wiem. I nie wiem co dalej. Ja też. Czyli zbytnio nic nie wiemy.
Jeffa, to ty nie odkryłeś! A nadal jest sobota? Len odwróciła się do szafki nocnej i sięgnęła po zegarek. Nie, jest już niedziela! Band! Dzień 3! Chyba zjawiłem się w porę. To co teraz? Nie wiem. Tak się cieszę, że weszłam! Umarłam w środeczku. Tak bardzo boli mnie to, co zrobiłam w tej grze. Przepraszam. CDN! Przygody Lenego będą kontynuowane po wyjściu głównej gry. Jeśli jesteś ciekawy, kiedy wyjdzie główny projekt, Lambda Studio, przypomnij sobie 9 cyfr, które były ukazane w tej grze. Wiedziałem! I to wszystko? Gra została w pełni stworzona przez Aglo Olga. Grafiki, zdjęcia z prawdziwego życia, słodki flirt, Aglo Olga. Pixelmon OST, dźwięk pukania do drzwi, Best Firework Sound, BBC Sherlock. Devilman Crybaby był. Trzeba jeszcze to ogarnąć któregoś dnia. Specjalne podziękowania dla Michalo, Emi, Kerin i Marek. Cytaty testerów. Marek. Świat jest nieznanym kłębkiem tajemnic. Len jest jedną z nich. Tajemnica warta odkrycia. Maybe, maybe. Kerin, jak zawsze pomysłowość doskwiera. Michalo, czekam na porno z Lenem. Emi, pamiętaj, że każda gra jest ciężka do zaprojektowania. Jeżeli chcesz stworzyć grę, to musisz brać to pod uwagę. Rozgrywkę, fabułę, grafikę i grywalność. Nawet gdy pracujesz nad wizual novelką. Chcę snu? Aglo Olga. Ku pamięci tych, których dusze zginęli wraz z zagraniem. Siemka. Jezu, crybaby. Dobranoc. To moja reakcja. Gorszy od Candy Pop? To ocenisz moją historyjkę? No teraz na pewno nie. I? Chwila. Wow, dotarłeś tutaj? Zasłużyłeś na nagrodę. W plikach gry znajdziesz HD obrazki Lenego. Polecam tą tapetę oraz specjalny film. Osiec, serio? Dobra, poczekajmy chwila. W plikach gry, tak? Graphics? Gdzie to jest tak? By the way, fonts, audio, chyba graphics, nie? Hej, PG? Hej! Crybaby to taki hentai, że To zaraz, to ten. Nie, Michalo się sam śmieje ze swojego cytatu. To gra sztuka, bez jaj. Dobra, poczekajcie. Ja chcę znaleźć te tapetki. Gdzie one są? Palaxis Faces? Tak, nie, dobra, bo dołączyłem dopiero pod koniec tej przygody. Co mnie ominęło? Oh my god! Trochę. Może titles? Nie, to chyba nie jest to. Okej, soundtrack był tam świetny, ale Crybaby to zło owa lepsze. Tak więc no, moje oczy już się wypaliły od tej gry. Czekajcie. Jedna łapka w dół. Nic się nie stało. Chwila. Movies? O, właśnie, widzę! Spań. Pewnie ziemniak z przyprawami miał tabletkę w środku. To... No, widzę tapetki HD, nie? Ale wiecie jakie? To wtedy, kiedy kurde Leny był... No. Nagi prawie, więc może lepiej tego nie pokażę. To jest piękne. I... Widzę tutaj film. Poczekajcie chwilę, zaraz filma ogarniemy, tylko muszę spauzować go od razu. Tak, czekaj. Uspokój się. Dodaj. Okno może? Jak zadziała, czy nie? Nie, czekajcie chwilę, muszę to ogarnąć. Usuń, tak? Dodaj. Okno. Kurwa. To? Nie?
Nie. Kurde, nie działa niestety. Moment. Jest kino OPG. Chwila. Jak to mogę teraz? Chyba, że czymś innym otworzę. Chwila, moment. Otwórz. Lektorem Windows Media może? Dobra. Zamknij się, Tommy! Kurde. Chwila, moment. Więc tak, właściwości. Nie, zaraz, nie to. Ja pierdzielę, coś odwala. Usunę i od nowa dam. Jeszcze raz. Dodaj. Okno. To nie, to nie. To nie. O, ja pierdolę. Ja pierdzielę, chwila. Nie spocznę, dopóki nie ogarniemy ten film. Dodaj. Przychwytywanie gry. Konkretne okno. Windows Media. Nie, to w takim razie VLC spróbuję. Bo jeszcze VLC mam. Okej, sorry, że to ten. Problemy techniczne, proszę czekać. Jakby, jaki by to był, kurde, stream bez problemów technicznych, czyż nie? Dobra, poczekajmy chwilę. I did not hit her. It's not... A zamknij, kurde, ryj, Tommy, do jasnej cholery. Słyszałem ciebie po raz 50. Okej. Dodaj okno. Jest! Udało się! Przechwytuj kursor, niech będzie. Widzicie? Problemy techniczne się skończyły, tylko może wywalę tutaj. O. To, żeby było sam film widać. O. I oglądajmy! Mam nadzieję, że pójdzie. Okej, jesteście gotowi? Na początku gry trzeba było podać imię. Podałeś Maciek i kilka osób na czacie zwariowało. Dopiero teraz zauważyłem, że tam w rogu jest nazwa twojego streama. Chwila. Ale nie rozumiem, jak to nazwa streama. PG Stream, fangamy, nie? Nie rozumiem. A, Steama, nie streama! Kurde, no tak, rzeczywiście. Dobra. Let's go! I did not hit her! That's it's not true! It's bullshit! I did not hit her! I did not! Oh, hi, Mark! I did not hit her! It's not true! Kojarzę to! I did not hit her! I did not! Oh, hi, Mark! I did not hit her! It's not true! It's bullshit! I did not hit her! I did not! Oh, hi, Mark! I did not hit her! It's not true! It's bullshit! I did not hit her! I did not! Oh, hi, Mark! I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. I proszę bardzo, to było słowo od naszego sponsora, Tomiego Wiseau. No, nie uderzył jej i powiedział: oh, hi, Mark. Tak więc no. Koniec końców, no, fangame był bardzo fajny, mimo wątpliwych treści od czasu do czasu, czyż nie? Jak nagileny face. O, było słowo Boże. No i jakby co, to co można zrobić z tym numerem telefonu Lenego? Czy mogę go wpisać? Chyba nie, nie mogę go wpisać na tym, jak nową grę wybiorę i będę musiał swoje imię wybrać. Więc nie wiem. PG, pokażesz tapety z Lenym. Okej, jak chcecie. Hentaje to sztuka. Więc no. Proszę bardzo. Musisz rozszyfrować. Ale czym? Jak to się nazywa? Jak to się nazywa ten kod? Ile numer jest datą, kiedy wychodzi gra, czy coś? O, chwila, też racja.
tak. 02019253, tak? Ale dobra, najpierw po kolei idziemy z tapetami. Pierwsza z nich. Ten stream jednak powinien mieć plus 18, mi się tak wydaje. Oto kolejna. I trzecia. I czwarta. Tutaj o. I ostatnia. Band again. There you go. Chwila, trzeba widzieć wszystkie, kurde, ekspresje Lenego Senpaja. Tako. Do wyboru, do koloru. Tak więc no, czuję się zgorszona. Okej. Okay. To w takim razie... delete. To by było na tyle. Tak więc no, można powiedzieć, że już Lenego Senpaja ogarnęliśmy. Najlepsza druga, ten face freeze, demonetyzacja kanału intensifies. Okej. Okay. Tak więc no, jak mogę rozszyfrować ten... tą datę w takim razie. Usuń 0 z przodu i dostaniesz datę. 20.19.2503? Chwila. Dodaj. Tekst. Gdzie jest tutaj tekst? Jest GDI. OK. Więc tak, mamy to. 02. Kurde, 020.192.503. No nie. Usunę 0 z przodu. I wychodzi to. Chcieliście, a tak chcieliście te tapety. No bez jaj. Gdzie można pobrać te tapety? Ten stream plus 666. Papa patologia. A ja 12. PG się nam podniecił. To było takie pociągające. 2019. Też racja. Kurde, to od tyłu, no tak. 2019. 25.3. Czyli 25 marzec 2019 rok. Tylko, że no. Trzeba będzie poczekać jakiś pół roku nieco ponad. Tak więc no, jakby co to będziemy czekać na kolejne przygody Lenego Senpaja. Tylko zapisz, albo nie, odrzuć. Tak więc ciebie już nie potrzebuję. Tak i git. Trochę sobie poczekamy. Ale hej. Na pocieszenie mamy to. Już nie mamy. Okej, okay, dobra. To w takim razie Lenny Face, kurde, 3 dni u Senpaja to była niezła przygoda, że tak powiem. Nie? I tak, przy okazji zobaczę, czy dostałem grę od Stellar Core'a. Normalnie powinienem. To jeszcze pobiorę w międzyczasie i... Okej, okay, jest coś. PG kontra Clockwork. Okej. Okay. Okej, okay, dobra. Więc strzałki, sterowanie, Z skok, strzelanie przy bosie, X przyspieszenie. Mam nadzieję, że nic nie zjebałem. Rozmowa, brak czasu, zrobił swoje, skok, przepaść, to koniec gry. Mam nadzieję, że nic nie zepsułem. Okej, to zobaczymy. Chwila, to pobierz. Mhm. Pygy papa, na pocieszenie. Dobra, ogarnąłeś Lenego, to ja idę sobie poedukuję się czy coś. Okej. Okay. Ile zajmuje? Pobieranie ukończone. Okej, okay, dobra, to w takim razie wezmę tu go sobie na pulpit. Mam nadzieję, że nie odpali się z full screenem, ale dobra. To teraz nadszedł czas na drugą fangrę.
papatki. To już sobie idziecie, ale to jeszcze nie koniec. Oh my god. To jeszcze nie koniec. Tak więc no. Ja proszę bardzo, rzuca rewolwer i maczetę. Przyda ci się na killerów. Okej, okay, no to teraz drugą fangrę odpalam. Która się nazywa RPG. I zaraz ją sobie ogarniemy. O shit! Trochę za głośno, ale to nic. Dobra, nowa gra. I kolejna gra w RPG Makerze. Tym razem prawdziwy RPG. I ten, w sumie tutaj trochę połaziłem troszeczkę, zobaczyć czy działa czy nie, ale z niczym nie interagowałem, więc hej. Ile ludu poszło, bo nie ma więcej hentajów z Lenem. A ile poszło? Kurde nie, wypierdzielaj. Ty? Daj mi ten. Niech sobie idą. Dobra, let's go. Quality name. Reksio, wow. Ten Reksio, no bardzo fajny, nie? Przy okazji. No jest, jest menu, przedmioty. Nie mam nic, nie mam nic, też nic nie mam. Przy okazji jest za głośno może, czy możesz sprintować też shiftem? Okej. Okay. Umiejętność. Magia. Ognista gaśnica, so hot! Lodowe wiadro dla bałwanów. Ognisty miecz. W ten sposób możesz spalić Jeffa. Magia 2. To wieczny atak! Bez jaj, tornado, wieczny atak. Dużo poszło walić, książki zostają. Luna najgorzej. Słyszałem, że RPG to taka wyrzutnia rakiet. No bo jest. I też jest gra dla mnie. Na start zerowy poziom robienia pomieszczeń. Okej. Okay. Ekwipunek. Zagłada w twojej kieszeni. Miecz ostatecznej zagłady L1. To zbroja, wow. Bez ekwipunek. Dobra. Statystyki. Okej. Okay. Czemu? Co to za app? To pewnie exp i do następnego expa. Spoko. RPG to strzelaj w hentaje. Zapis gry. Okej. Okay. Lecimy. I tak. Pecet. Czas zobaczyć fanarty. O nie. To wygra PG? Jeff. Oczywiście, że ja wygram. He, dzięki za arta. Okej, okay, kolejny. Samobójstwo w Kalifornii. Haha, w Kalifornii. Chwila. 0606-2006-666. Czy sam szejtan popełnił samobójstwo w Kalifornii? Dzięki za arta. Pojawia się pomianowienie o nowej wersji Javy. Zamknij się Windows 10, kim nie obchodzi Java Updates. RPG Rocket Propelled Grenade. Granat napędzany rakietowo. Musisz przyciszyć lekko, okej. Okay. W ten sposób, może być? Okej, okay. Zobaczmy. Będę tutaj interagował ze wszystkim. A tu jest telewizor. Telewisin? Tutaj leży portfel Mechrio. Zajumałem mu, gdy spał. Mam nadzieję, że Mario nie przyjdzie do mnie, by go odzyskać. Dziękuję, RPG dolary. RPG to strzelaj w enemy. Okej, zobaczmy. Czemu mam tutaj pudła? Normalnie jakbym był w moim własnym pokoju, tylko że aż tak dużo pudeł nie ma. Okej, git, idziemy. Co jeżeli to RPG się dzieje w Kalifornii? Okej, dom PG. Będę tutaj interagował ze wszystkim, co mogę. O, co my tu mamy? Piwnica? PGX drzew? Nie! To są wszystkie dobre pasty. To są miejskie legendy gier. No to niezły mam, kurde, schowek. Tu jest pasta na przyszły odcinek CNGCP. I ma ona 27 stron! To nieprawda, bo następna pasta ma jakieś 5. Ups, spoilery. To gra to demo czy pełna wersja? Właśnie nie wiem. Okej, okay, spoko. Tako. Morderca z Kalifornia. Tutaj kuchnia jest, na pewno. Kiedy hiperrealistyczna krew. Właśnie, shiftem mogę przecież sprintować, okej. Okay. Lodówka pełna jedzenia. Dobra, idziemy zobaczyć, co jest tutaj. Kibelki? Po co mi aż tak dużo, kurde, tych?
belków w sumie. Ale hej, nieważne. Zobaczymy, co jest tutaj. Pewnie dostajesz warna za spoilery. Mam nadzieję, że żaden Jeff się tu nie pojawi, by mnie zabić. Ale ja mam 6 level, więc dam radę. Co ty na to, że zrobię strzelankę, w której strzelasz do killerów i innych gównianych pas? No, dla mnie to ten, jak chcecie robić takie rzeczy, to nie ma tego, nie ma problemu. Let's go. Okej. Ładna trawa. Dla gości pełna. Okej, to spoko. Przy okazji to Xpery zrobił tą grę. Tutaj się odzywa na czacie, więc no. Jakbym się gdzieś zatkał, to będę wiedział, kogo pytać, co i jak. Może jakiegoś poka znajdę w trawie. Byłoby fajnie. Fangame'a Crybaby. Muszę w końcu ogarnąć tego Devilmana Crybaby, szczerze mówiąc. Nie miałem okazji jeszcze. Ja słyszałem, że jest całkiem memiczny. Przy okazji się napiję. No hello. No hello! Okej. Dom PG. Bez jaj! Dobra, tu nic nie ma. Endasz po tej, co teraz zapowiedziałeś, kto creepypastę z ład padł o nazwie creepypasta w Snapchacie. Nie, bo ja dzisiaj creepypast nie robię. Dom tego... O! Czemu jesteśmy sąsiadami?! O kurde, ale dziura. To w dosłownym i w przenośni tego słowa znaczeniu. Zobaczmy, co jest tutaj za jego domem. Pustka, tak jak w jego głowie. Dobrze wiedzieć. O, Igit. Witam serdecznie. Hej, Intek. Fajnie wygląda ten fangame. Zamknięte, całe szczęście. Dobra, mam nadzieję, że jakiś auto mnie nie rozjedzie. Chwila, tam jeszcze na dole są rzeczy. Nie, tutaj nie... O, chwila, co? Chyba jakieś bagno trujące. Lepiej się nie zbliżać, tutaj jest cmentarz. Jak i Jeff, to są sąsiedzi. Jak Matt i Pat, kurde, z sąsiadów. Zawsze wszystko rozpierdzielimy. Czemu jesteśmy sąsiadami? Czemu go jeszcze nie zabiłeś? Okej, pójdę na drzewo. Piję, proszę, zrób czas na gnianki pasty Słonika X runda trzecia. Nie zrobię, bo to nie jest oryginalne od autora. To mi jakiegoś randoma. Czemu nie mogę przejść? Te pudła cholerne. Okej, dobra. W takim razie, gdzie powinienem teraz iść? Powrót do debilerów. Coś mi się zdaje, że chyba tutaj, nie? Ale jest zamknięte. W takim razie pewnie muszę do siebie wrócić. Mat i pad, wersja PG. Wejdę jeszcze do siebie na chwilkę. Zobaczę, czy coś się zmieniło. Nie, nie ma żadnego debilera tutaj. Reksio jest. Reksio, kurde, strzeże całego domu. I mówi wow, jak Crash Bandicoot. Czemu go jeszcze nie zabiłeś? Tylko jakim cudem ty go jeszcze nie zabiłeś? Machaj nożem, to pewnie ci otworzy. Come on, step it up, bitch. Gdzie jesteś? Wiem, że gdzieś jesteś. Tak jest, strzelaj do hentajów. Okej, to w takim razie nie wiem zbytnio, co mam robić. Help! PG Potter, powrót do debilerów. Może to muszę przesunąć, nie? Sprawdź pod łóżkiem, czy Jeff jest. Ja tutaj czekam teraz na słowa autora. Żeby on nie pokierował, co mam teraz zrobić, bo nie wiem. Spróbuję pójść z drugiej strony, mimo tego, że już próbowałem. W poprzedniej wiadomości chodziło mi o... Nie o live cyngycy. Nikt ci PG do domu nie wejdzie, bo strzeże go potężny Reksio. RPG, nie PG, mówiłem RPG. Czy stracone creepypasty zniszczone przez fandom? Czy nabgrobki? No w sumie. Dlatego, że ten Jeff siedzi sobie w mojej szafie, w kurwie jebany. Przypominasz, co powiedział PG? Czy ta gra to demo, czy pełna wersja? Pełna. PG, myśl w końcu, przy twoim domu krywa się Jeff. Serio? Nie. To zaraz. Trzeba... jego zapierdolić w takim razie.
Chyba, że muszę między płotami wejść. Czy mogę? Nie. A, dzięki PG za info. Zaraz. Myślę, że w trawie albo tutaj. O. Znalazłem skurczybyka! Hehe. Jeff, ty debilu, co ty tu robisz? Hehehe. I z czego się śmiejesz, Deklu? Notice me, senpai, wypierdalaj. Co ble, spadaj, nie. O nie! E? Reksio! Reksio jest tak potężny, że zamknął za sobą drzwi. Wow! Jeff the Biller glut! Nigdy mnie nie pokonasz! XD! Wow! Dobra, lecimy. Ognista gaśnica. I Reksio. W sumie co ma Reksio? Obrona? Nie, kurde. Kurwa, 2-0 dla Sengalu. A, no oczywiście, to było oczywiste. Lodowe wiadro. I... Nie, kurde, nie chciałem obrony! PG stał się bałwanem. A co mi to daje w sumie? Jeff, czuć zagrożenie. Jeff, spierdalać. Okej, magia 2. Tornado. Najpierw gluty rozwalę. O, shit! Ale Reksio jest OP. Dam ci mojego kota na tresurę, naucz go otwierać i zamykać za sobą drzwi, bo zazwyczaj siada i drze mordę tylko. Dobra. Tornado. O, uniknął? A nie, 2020, o kurde. Dajesz mu wiapę z garu. Let's go! Najpierw gluta też chcę rozwalić. Może będzie eks... Wiem, że Reksiu jest potężny. Dobra. W sumie zwykły atak, zobaczymy co zrobi. Okej, okay, czary są lepsze. I dostał wpiernicz. 18 exp, 12 złotych. Jeff. I spierdolił. Wow! Dobrze wytresowałem tego Reksia. Pójdę się do niego przytulić. Koszmar PG Jeff i fandom shipów. Wieczny atak Persona mi się przypomina. Bo w Personie jest Garu. No chodź. Wow! Dobra robota, Reksiu. I przy okazji... powinienem może się uzdrowić? Chwila, można się uzdrawiać? Nie, spać nie mogę iść, niestety. A w sumie... Dobra, już nic nie mogę zrobić przy kąpie. A co jeśli... To jakiś Jeff wirus? To ja go wyleczę wpierdolem. Znaczy się aspiryną. PG Potter, zajebanie Jeffa w błoto. No już otwarte. No to kurde, tak jak powiedziałem... O, jeszcze alkohol, no nieźle, mój stary druchu. Ile tych pieprzonych butelek tutaj jest. O, list. List od komornika. Ale ja chcę go przeczytać. Wirus z Algo. Garu ma fajną animację, no. To jest komputer ze śmietnika. To jest komputer ze śmietnika. Nawet kurde, ten worek tutaj jest ze śmietnika. Może to jest jego komputer. No, ładna rudera. Dostałeś 5 potek i git. Mam nadzieję, że to nie są kurde tego. O, chwila. No nice. Dobra, ile odnawiają HP? Wstawia ona na nogi. Plus 20, 250. Okej, okay, dobra. Chociaż nie, może... Powinienem użyć? Nie, będę czekał. Poczekam. Jeff Virus, Jeff Ola, jak coś... Joker Curse P2 Eternal Punishment? Chodzi o to, że mi, że moje, że ta była jakaś nędzna kopia Jeffa, bo muzyka podczas walki mnie była epicka. Mokry SNPG, czyli napierdalanie Jeffa po łbie. O, kto to jest? Clockwork? Jane? A, kto to? Czy to Jeff? Chyba już wiem, kto to jest. Nie jestem tym zjebem. Jak go na... O nie! Jak go nazwałeś? Bo Jeff jest zjebem. I idiotą. Jak mogłeś obrazić mojego senpaja? Ja jestem jego fanką.
fanka Jeffa, zaraz zginiesz, bo mam nóż kuchenny przecinek XD. Tym patykiem to nawet muchy nie zabijesz. Aaa! One jeden. Fanka Dekla, ała moje nogi. Nieźle popierdala. I co mi teraz zrobisz? Zabiję. Ale fajny ma ten, niezła wojowniczka z niej. Okej, właśnie zauważyłem powiadomienie, byłam zainteresowaniem. Ups, jeden glitch. Widzicie, ja jestem dobry do beta testerów. Do beta testowania raczej. Uzdrowię się na wszelki wypadek. Dobra, nie ma co się bać tych glutów. Dobra, nie jest źle. Tornado. W sumie powinienem skupić moją atencję właśnie na niej. Ale kurde, niezła z niej wojowniczka, nie? Smells... Jeff smells like Ebola. Jakaś tam fanka debilera. Okej, róbmy to. Szkoda, że Rexia ze mną nie ma. Stój, stój. Magia tornado i dawaj. Poszła się, kurde, kochać z Jeffem. W zaświatach. I rewolwer i maczeta. I super. Mam nadzieję, że level dostanę kiedyś. To niemożliwe. A nie, jeb. Okej. No i trudno, co mam płakać nad rozlanym mlekiem albo rozlaną, kurde, plamą krwi, nie? Siedź, co ja zrobiłem. O, mogę po tej ścianie włazić. Widzicie, jestem zajebistym beta testerem, uprawiam wspinaczkę. Skoczyła w od... Kurde! Ale ze mnie idiota chwila. Jeszcze się nie uzdrowię. I przy okazji save'nę, bo nigdy nie wiadomo, co może się stać. Stój. Okej, okay, Spider PG. W sumie... Tak, tutaj też mogę. Widzicie? Ja jestem zajebistym beta testerem. Musicie mnie kiedyś wynająć do tego. To PG u mnie wali wall jumpy? No. Jestem jak Faith z Mirror's Edge, tylko że ja mogę chodzić po ścianach w nieskończoność. Jestem Spoderman. Does whenever a spoder can. Dwie godziny gównianej. PG, nie Spiderman. Dobra, no to w takim razie pójdźmy do domu randoma. Jakie Spider-Man. A jestem lepszym Spider-Manem, bo ja nawet się nie ukrywam. Bardzo realistyczna ściana. Dobra. To w takim razie pójdę teraz do siebie. Ups, drugi glitch. Widzisz, ile ich mogę wynająć? Wynaleźć, nie wynająć, kurde. Gadaj jak człowiek. O, witam. Kim ty, kurde, jesteś? Ej, kim ty jesteś, co ty robisz w moim domu? Atakuję. Oczywiście! Tego kurwa się nie spodziewałem! Zabić! Ale najpierw się uzdrowić. Widać, ktoś tu oglądał live zrobienia, kurde, HD remake'u. Dobra. Nie no, to jest chamskie. Do widzenia. XD. Spierdzielać. I ta cisza. Może w moim pokoju coś się ciekawego dzieje. Reksiu, co ty, kurde, był członek biskupa, a ty go nawet nie odgryzłeś. Ciec Mateusz Stadomierz. Zniszczyć zanim złoży jaja. No właśnie to zrobiłem. Jeszcze się rozejrzę trochę po domu. Tu jest 6000 głosów. No to dojdą do tego na pewno. Może w kiblu, kurde, jakiś kolejny członek będzie się ugrywał. Ja cię, ja to, toż to był członek biskupa. Dobra, tu nic nie ma. Ten ty biskup to moje prof. Dawaj. Mareś w środku, słyszałam. Tak więc no.
Może za domem coś będzie. To, no i kto teraz mi da darmowe snickersy? Jezu, idź po Voldemorta. PG Potter, PG versus Natanek, aka człowiek biskupa. Gdy widzisz członek biskupa, to wiedz, że coś się dzieje. Albo coś się stanie. Będzie ruchanie. Nawet się rymło. Może... Chwila. Skrzynia jest pusta. A myślałem, że oszukam, kurde, przeznaczenie i sobie nieskończoność potek wyjmę. Komputer. Okej, spoko. Dzięki za podpowiedź. Może Monika skasowała Jeffa w DDLC. To jest komputer ze śmietnika. To jest worek ze śmietnika, tylko że też komputer. Chyba, że mój komputer. Okej, spoko. To jest ten, no, dopiero teraz w sumie skojarzyłem, że mam komputer. Oh my god. Wiem, jestem powolny. Członek biskupa powiedział, co się stało z tą komisją. Gdzie tam było przejście po prawej? To czekaj, czekaj, powoli, po kolei. PG dostał e-maila od xemial666ax.com, temat x. Otworzyć go? Nie. Lepiej nie. A dobra, otworzę. Otwieracz maila. Witaj PG, jestem x, aka Sonic XA i raczej mnie znasz, a bowiem dziś zginiesz. Przed twoim domem, PS, jestem bogiem, Sonic XA. Nie jesteś bogiem, kurde, jeżem jesteś, gnojku. XD. Jesteś bogiem, Sonic, jesteś jeżem. No, bez jaj. Let's go. Chcę mu dać wpierdziel. I przy okazji save'nę. Na wszelki wypadek. I plus milion za spostrzegawczość. O. No i co ty, skurczybyku, chcesz mi zrobić, co? Nawet pójdę obok. O, tam wajcha jest. Ciągnij wajchę. Nie jesteś bogiem, jesteś twarogiem. Co teraz się stanie? Nice labirynt. Super, potiony zawsze się przydadzą. Zainicjuj jeża. Okej. Coś tutaj widzę. Reksiu, gdzie ty jesteś, kiedy ciebie potrzebuję, no? Gdzie jest ten makarończyk za 2 grosze? No właśnie go szukamy. 5 potek. Jestem ciekaw, czy są itemki od SP. To się dzieje w Kalifornii i ty jesteś mordercą. Przez ciebie wydarzyło się morderstwo w Kalifornii. Jak to mogę przesunąć? Chyba, że... 3 na 5, okej. Może ty? 4 na 5? Dobra. Nie wiem czemu, ale kojarzy mi się to z Jumeniki. No tak trochę. Chwila. Pójdę górą, tako może? Jestem pewien, że tu jakieś ukryte przejścia są. Tylko muszę je znaleźć. Jak tam na górę można wejść? A, już widzę. Dobra. Zjadłbym kebaba. A ja nie, bo ja wolę pikantne hamburgiery. Okej, spoko. Stałeś ulepszoną wersję miecza ostatecznej zagłady. Sprawdźcie w ekwipunek. Sprawdzę. Okej, zagłada w twojej kieszeni, ale to dopiero na XX levelu. Pewnie tamte też, nie wiem co to jest, się odsunęło. Nie wiem czemu są tacy szybcy, bo w tej Afryce biegają przed lwami. Z-Saber Power Up. No kurczę! O dobra, właśnie o to mi chodziło. Proszę, powiedz mi twoje sekrety, skrzynio. 10 super potek, super. No tak, super, nie? I chyba muszę do tamtego emblema podejść. No właśnie, otworzyło się. Zas glitch aktywacja. To mi przypomina Corpse Party.
skurwysynu, zabiję cię teraz. Bo no, najpierw muszę się uzdrowić. Skąd znam tą muzykę? Magia, tornado. Okej. Przedmioty, lepiej super potiona użyję. Pi, myślisz, że to ci coś da, gnojku? Gin! Może się uzdrowię. Tako? Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Zjeb jest wszędzie, zjeb jest wszędzie. Nie kurde, nie broń! Dawaj. Super są te super potki. przedmioty. Coś mi się zdaje, że no, bardzo mocno mi się przydadzą w tej walce. Jak on tyle damage'a zapierdziela mi gnojek. Ale to nic. Walka, przedmioty. Ja tak kurde szybko nie padnę. To muzyka z Earthbound'a? Raczej nie, ja nie przypominam sobie, żeby była w Earthbound'zie. Ale mogę się mylić, bo dawno grałem. Kurde, koszmar, koszmar, to jest, są twoje nieumyte zęby, gnojku. W sumie, atak. Dobra. Wolę czarami atakować w takim razie. Okej. Tornado. Jestem ciekaw, czy mogę MP sobie odnowić. W jakiś sposób. Zapierdol słonika, no! Tę muzykę ją robiłem. A, spoko! Bardzo creepy w sumie. Pasuje. Stój. W sumie ognisty miecz. Dobra. Walka. Przedmioty. Już powoli mi się MP kończy. Okej, jeszcze raz. Nie dasz mi rady, ja mam energetyki. Jego oczy. Okej, w takim razie... A, to TP! Okej, dobra, to TP używa. To jest git. Walka, przedmioty, super potion. Już mi się kończą. Zabić to ogniem. Magia 1. Dobra. Okej. W sumie teraz będę musiał się mocno leczyć. Dobra, i tak mi HP mi zadaje niż moje leczenie, więc jest git. Czy nie widać miłości w jego oczach? Nie. Widać kretynizm. Trzeba go kurde ubić, zanim złoży jaja. Okej, walka, przedmioty. Zabij go w dokładnie minutę mierzoną stoperem. Osiedz, skurczybyku, przestań. Przestań spamować tym koszmarem, gnojku. Dobra. Sonic, gin de debilu. Coś mi się zdaje, że chyba go nie pokonam. Przegram! Przestań, synu! Ile ten niebieski jeż debil ma HP? Właśnie nie wiem. Ale tak czy siak chyba zbyt daleko nie zapisałem, więc jak przegram to najwyżej... Ale głupi też powinienem save'nąć był. You dead! Zobaczymy! Ognisty miecz. Skurwysynu głupi ty. Gównopancerz. Osiedl. Game over. To nic, ja się nie poddam. Kontynuuj. Masz jakieś ataki na TP? No mam tylko ten ognisty miecz, a reszta nie chciała się aktywować. Atakuj PG, atakuj. Właśnie to mam zamiar zrobić. Nie przegram, kurde, ja mam nieskończone save'y, gnojku. Come at me! Git good. Dobra. Więc teraz będę... Teraz zapiszę od razu przed walką z nim, żeby ten zagadek się nie powtarzać. Nie poddawaj się, on jest słaby i chujowy.
Nie poddam się. No gówniarz, no bo to jest gówniarz. Dobra. PG Potter, czarny korytarz z tankiem Eichse. Okej, ile już? 4? Tak, 4, okej. Ciąg dalszy inicjowania jeża. PG speedrunuje. Ulecz się przed walką, to też jest dobry pomysł. Żeby nie marnować tur na leczenie, nie? Tak, to jest bardzo dobry pomysł. Zaraz to zrobię. Okej, ekwipunek. Tako. I tak, przedmioty. Zwykłym potionem. Zaraz super potiona gdzieś znajdę i będzie git. Gotta go fast! Co za śmierdziel jak śmiał, przecież miał się położyć. Pożyczyć ci pierdzio pieluchy? Nie dzięki. Nie potrzebuję ich. Jak się nazywa ten fangame? RPG! Dobra, 10 super potek. I... tło, tak? Let's go, motherfucker. Zapis. I let's go. Nie, 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 stój! Tutaj jest gnojek. Mam 75 zł w portfelu. Nie, 3. Nie pokonasz mnie nigdy. Szkoda, że więcej ekwipunku nie ma, albo ja może nie poznajdywałem, bo jestem debil. W sumie, co robi ta ognista gaśnica i lodowe wiadro? Czy to jakieś buffy mi daje? Chyba daje, nie? Okej. Walka. A, to jest MP, okej, dobra. So hot! Okej. I spróbujemy zrobić tak. 72. Wydaje mi się, że mniej zadaje obrażeń. A nie, dobra, jest git. Walka. Przedmioty. Super potion. Walka, magia 2 tornado. Kasznikow. A nie! Kiedy ten Sonic to płomyk? Weź go zgasi, załatwione! Przedmioty, dawaj! W sumie to wcześniej byłem blisko, że tak powiem? Przedmioty, potka. Dobra, nieważne. Rozpierdolę go i tak. Dobra, walka, przedmioty. Zemsta, że nie ma rundy 3. I raczej nie będzie, bo ona nie jest... Kurde, nie chciałem tego! Bo ona nie jest oryginalna od oryginalnego autora. Polecam opis, żeby się dowiedzieć. No dokładnie. Czemu ludzie opisu, kurde, nie czytają? Gin, felu. Walka. Nisty mycz. Reksio, ratuj! O kurde, nie trafił mnie! Super. Tego mi było trzeba. A tego nie! To za podróbka Kronik Elviena. Ja tam nie wiem. Listy miecz. Przedmioty tako. Ja bym go zabiła kataną, odcinając mu głowę. Bo to jest ognisty miecz! Dwa przecinki! Jeszcze raz go pieprznę. Jeśli to płomyk, chętnie go bym go zgasiła, ale gówno się nie pali. Cip, cip, Reksio. W sumie jestem ciekaw, czy mogę Reksia ze sobą wziąć. Spróbuję. Bo by mi się przydał. Powieź go za jaja. On nie ma jaj, nie mam za co go kurde wieszać. To chuj. Tylko. Okej. Tak się chodź tu, a nie sraj na dywan. Przedmioty, tako. Zdanie Sonika X3 jest jak jeden, tylko bardziej głupsza. Ale ja nieraz mówiłem, że nie zrobię z tego odcinka, bo to nie jest oryginalne od autora tego. Ja tylko oryginalne rzeczy chcę robić. Chociaż kto wie, zobaczymy. Ups. Spoiler? Nie, kurde, nie! Dobra, to w takim razie ten buff nam nic nie dał. Z
spróbujemy tego dla bałwanów użyć. Może to zwiększy mi obronę czy coś. Widzę, że zdychasz, bo smutno mi się robi. Z tym bałwanem! Nie, nic nie daje. Chyba, że... Może lekki buff do ataku dostałem. Przedmioty, tak o. No brawo! Ja się nie poddam. O, już nie jestem bałwanem. Jaka szkoda. Sonic XC, runda 3. Nie! Chciałem przedmiotu użyć. Brawo. Mam dla ciebie wyzwanie. Czy zagrasz w Anno 1404 Wenice i wykonasz scenariusz Imperator? Pisz jak dla wszystkich youtuberów, którzy robią stream. Jacyś chciał pograć, daj kontakt. Ale ja nie wiem, co to jest. Dobra, walić. Będę, kurde, napierdzielał z czarów. Ja wrócę za 3 lata, jak go pokonasz. Nie wierzycie we mnie. Widzę. Ale to zaraz, kurde, zobaczycie, jaka jest moja moc. Tako. Weź Reksie, idź, wróć mu, wpierdolić. W sumie dobry pomysł. Tyle, że ja zapisałem nad tym. Nie mogę się po niego chyba wrócić. Kurde. Ech. Ja wierzę w ciebie. Dziękuję. Siedz, kurwy synu. Czemu musisz mnie tak boleć mocno? Dobra, jeszcze się uzdrowię w sumie. No i git. Ile on ma HP? Dokładnie, też mam takie pytanie. Lecz zanim jego to zrobił, Sonic X połamał mu dupę. Dawaj. Dasz radę. Dziękuję. Dobra, już tornado skończyło. Tako. Próbowałeś już grać w one shot. Nie wiem, co to jest, więc nie. Okej. Chłopata mówi, ja wydam Sonika X runda 3 PG. Nie, nie, kurwa, nie. Przedmioty, tako. To w sumie ten, do czego ten bałwan i ten hot jest, tak chciałbym wiedzieć. Czy to warto tego używać? Okej. Przedmioty, tako. Wraz strategiczno-ekonomiczne opierające się o budowaniu i rozwijaniu się swojego imperium. Ta gra jest oparta na handlu, budowaniu i rozwijaniu się swoich mieszkańców z 2010 roku przez Ubisoft. A, spoko. Ale jej nie mam, więc hej. O, nie trafił! To jest moja szansa! Czego, co tam do mnie gadasz po japońsku? Ja po japońsku nie rozumiem, gnojku. W sumie mogę jeszcze jakoś inaczej go jebnąć? Nie, tylko on jest. Okej. Nie dasz radę, dziękuję. Staram się. Przedmioty. Jeszcze raz. Weź nie trafiłbyś raz może. Nie, kurde, nie tym. Dotto, dotto. Tako. Senpai, bądź delikatny. Chyba raczej senpai, spierdalaj. O mój Boże, ty synu. Przestań tym spamować. Zrób to samo, co z Moniką. Pierdolił w łeb. Nie mogę, bo jak walnę, to... No. Co ja zrobiłem? Dasz radę, dasz radę. To zaraz, no zanim będę kontynuował, to chciałbym wiedzieć, czy te buffy do czegoś służą. Czy to są w ogóle są buffy? Ta ognista gaśnica i lodowe wiadro. Co to robi w ogóle?
to ten, bo nie wiem. Poreksia. Ale mogę stąd wyjść chwila? Nie mogę. Zatkałem się. Sonic X jest Marverickiem, bo PG sobie z nim nie radzi. Nie dasz radę, wierzymy w ciebie. Dobra. No przypierdol mu wiadrem. Reksio, ratuj! Zalecam ci kupić Anno 1404 złotą edycję, bo tam masz podstawowe Anno i tak dalej. Dodatek, o ile dobrze pamiętam, kosztuje od 25 do 35, trochę więcej. Ale mnie takie gry nie interesują. Więc niestety nie kupię. Musisz zrobić to, co w DDLC. Wyjdź z gry. Runda czwarta. Fight! Gdzie jest twórca gry? Pomóż mu! Dokładnie, ja czekam. Czy muszę restartować? Czy po prostu on jest taki, kurde, napierdziela tak mocno? Chociaż... nie, dobra, jak jeszcze raz się uzdrowię, to po prostu potiona zmarnuję. Pierdolnij basem, synu. Dobra, chyba autora nie ma tej gry. Więc zrobimy tak. I spróbuję jeszcze może ze dwa razy. Let's go, madafaka. Szybko, na pomoc techniczna! Okej. Okay. Tornado. Nie graj tydzień, to zdechnie ze starości. I z tego u mnie był po japońsku, więc nie wiem. O kurde. No to super! Spróbuję jeszcze go ze dwa razy rozwalić. Jak nie rozwalę, to trudno, niestety. Przedmioty, tak o. Start się uzdrowiłem. No się uzdrowiłem. Tak o. Użyj wiadra senpaja. Nie, bo ja nie wiem, do czego te buffy są w ogóle. Czy to są buffy, czy coś. Wolę zmarnować moje SP na atakowanie, czy tam MP raczej. Szkoda, że nie jesteś Megamanem, bo on mógł założyć swojego psa jako pancerz. Okej, okay. Przedmioty. Tak o. Mam nadzieję, że tym razem wygrasz z tym głupim niebieskim jeżem z czerwonymi ślepiami. Ja też mam nadzieję. Dajcie dziewacy i chłopczęta. Hello! Dobra, i teraz napierdzielam mieczem. Tak o. Okej, i idziemy. Fizycznymi atakami. Osiedl! Kurde, nie słychać donate'ów niestety. Ale dziękuję Szogunie Wojowniku i o... Co ja kurde? A! Ta jebana obrona mnie wkurza. Dobra, próbuję jeszcze raz. Mega Man X9 confirmed, już jest Link Mavericka, Blood Hedgehog. No czy ty z tego się nie cieszysz, bo kolejny raz jak to wysyłam? Nie, Mega Man nie interesuje. Więc no. Jak ludzie się cieszą, to spoko, ale mnie nie interesuje Mega Man wcale. O mój Boże. Dobra. Okej, jeszcze raz spróbuję go walnąć. Oczywiście, kurde. Dobra, spróbuję ostatni raz już. Kurde, ten boss jest przesadzony, naprawdę. Zmienił zdanie, znajdziesz mnie na swoim Discordzie, bo właśnie do niej dołączyłem. Przecież trochę grę, bo się coś tam cię nie słyszę. Serio, aż tak głośno? Tak o, o, powinno być ok. Ale no, rada na przyszłość, kurde, balansujcie waszych bossów, bo to jest coś... O kurde. To jest coś okropnego.
Dobra. 2 HP, ja pierdzielę. Okej, okay, i jeszcze raz. Teraz lepiej, to git. Tak o. Jak tam przed wakacjami? W sumie dobrze, u mnie w sumie wakacje już zaczęły się od dawna, bo ten sesję zdałem i teraz po prostu się opierdzielam dniami i nocami. W cudzysłowie. Tak o. To 15 razy sztuka. Okej. Okay. Na serio jest bogiem, wkurwienia, bez jaj. 10 minut temu wyszedłem, a ty nadal przy tym siedzisz. NIE KURDE! Ja pierdolę. Ta obrona mnie wkurza. Przedmioty, super podka. Ja mam rekolekcję i mam 3 dni wolnego. To great! Nie. Ale nie, na serio, ja nic nie mogę niestety zrobić, bo... Ten... Czy może są jakieś jeszcze potiony do znalezienia, o których nie wiem? Bo jednak to trochę za mało. O, 300, dziękuję. Dobra, wiecie co, walić tego jebanego jeża. Tak więc no. Czy jest coś za tym, kurde, Sonikiem, czy już raczej nie ma? Jeśli twór zarobił to na szybko, to nie spodziewałbym się zbalansowania. No właśnie chyba robił, bo mi napisał. Zacznij od nowa i spróbuj znaleźć jakieś itemy. Jeśli w ogóle jakieś są. Tak więc no jakby co, to ja ten... Jeszcze poczekam, aż Xpery się odezwie. Wezmę to radę przy tworzeniu RPG 2. Ale nie no, to ten, to w takim razie jak mogę tego słonika pokonać? Są jeszcze jakieś itemki do znalezienia, czy to wszystko? Bo jak na moje, to trochę za mało tych super potionów mam. Bo ten, jak to są jedyne super potiony, które mogę znaleźć w grze, to trochę będzie cienko. Jak się spróbuj wziąć, ale nie mogę, bo zapisałem w ciemnym pokoju już. Ja wchodziłeś do innych domów. Już nie mogę, bo już ten. Zobaczcie. No, kontynuuj! Nie ma stąd wyjścia już. Jakby co, musiałbym zresetować grę. Masz jakąś inną grę na dziś? No jeszcze jest jedna. Żeby pokonać Sonika, musisz odnaleźć grzybowe światło. Ech. Piesę mi w wiatrak wbiegł, what the fuck. Polska przegrała. To było do przewidzenia. Przepraszam, że dopiero teraz się dołączam, ale mecz Polska-Sergal to było ważne wydarzenie. Spoko! Szkoda, że przyszłam tak późno. Co powiesz o Feraligatrze? No widać, że na tym, na prawym dolnym rogu jest bardzo seksi. Zdrawiam Ruska z ofiar Katona. Tak więc no. I przy okazji też... te umiejętności, no nie? Jak... Nie wiesz zbytnio, co to robi, to ten, ja tym bardziej też nie będę wiedział, niestety. Za bardzo gwiazdorzył na boisku, no mi też się tak wydaje. Bo wziąłem to Todaila na startera i nie wiem, co myśleć. A, no, jest bardzo tankowy, że tak powiem. Zjabiać, nowa gra i poszukaj tego światła. Więc jest jakieś światło, tak? Hello, wróciłem po przerwie, dużo się działo. No, no trochę. RPG, właśnie oglądam twoje filmy, były wyższe tata, kiedy powiedziałeś wypierdalaj. Więc no, ja czekam jeszcze na tego, na Xperego, niech powie. Czy jeszcze coś jest, czy już to wszystko, co się tak kręcisz w kółko, bo ja tańczyć chcę. Może nauczysz mnie, jak tańczy się. My jesteśmy łowcami, a oni zwierzyną. Dobra, dopiero co przyszłam i mi odwala. YouTube dostał nową zakładkę, relacje, ale nie wiem, o co ona oznacza. Ja pierwszy raz to słyszę od ciebie teraz. Zacznij od nowa i weź Reksia. Też jak ja do niego gadam, to on zawsze mówi wow! Pewnie nigdy, ale gdyby nie ten samobój Cionka, to byłoby pięknie. RPG 2 będę robił na pewno dłużej niż RPG. No okej, okay, ale czy jeszcze jakieś przedmioty są do znalezienia? Czy jakaś strategia i tak dalej na tego słonika? Jak udało ci się go ubić w ogóle?
Ach, dupa boli. Ten, czy mogę po ten Reksia tutaj też przyprowadzić? Tak jest, błądził w ciemności. Czy poleciłbyś Chikoritę lub Cyntaquila? No pewnie. Jeżeli ten, któryś ci się z nich podoba, to bierz. Powiedz mu, że Sonic Forces było beznadziejne, będzie smutny i zrobi sayonara. Słyszałem, że jest beznadziejne. A po Sonic X jest koniec. No, a dobra, rozumiem, ale czy jeszcze co, jakieś przedmioty są do znalezienia i ten, i czy Reksia mogę wziąć tutaj do tej walki? Co jest gorsze, armia Jeffu Zjewów czy rozmowa z ojcem? Uważaj, nie wiadomo, kogo spotkasz w tej ciemności. Lenny Face? Ja już kurde widziałem Lenny Face'a, a nie Cycorite? Szukaj latarni w Rainbow AXE. Ja mianuję to daje tylko dlatego, że jest śliczny. Bo jest śliczny, jest uroczy. Cię przypomniał mój kolega z klasy, którego odpowiedź zawsze brzmi aha. Wypiłam butelkę szampana i mnie łeb boli, więc oglądałam struganie drewna. Tylko choć zdelejtujesz go. Ta gra nie była testowana, cytując Energika. No chyba nie. Sonic Forces jest średniakiem, ale nie jest taki koszmarny jak na przykład Sonic 2006. Ale w sumie no jakby co, to mnie Sonic Forces tak trochę interesuje. Hello. Dajcie radę jednak zepsuć toster, żeby nie dało się już go naprawić. Okej, okay, Xperry, jesteś tam? No oglądam ci dzisiaj i mój tata wszedł do pokoju, kiedy powiedziałeś spierdalaj. Czy ktoś to w ogóle tetował? No dobra, no to w takim razie chyba odpowiedzi nie dostanę na moje pytania, więc no, grę mogę wyłączyć. Było fajnie aż do tego momentu z tym skurwysynem. Tak więc no, rada na przyszłość, balans, kurde, balans. I ten, ewentualnie dać jakieś potki na SP też, żeby były. Tak więc no, hell yeah. To w takim razie została nam jeszcze jedna giera do ogrania. PG kontra Clockwork.exe od Stellar Core'a i mam nadzieję, że to będzie w okienku. Tako. A Stellar Core Presentation. Chwila, zaraz wam tutaj go pokażę. Przechwytywanie okna. Jest! Udało się! Tak więc no. Okej. Okay. I jest git. Więc jakie to jest ten sterowanie? Chwila, tylko zerknę na maila jeszcze raz. Z i X i strzałki, nie? Miałem dużo MP, nie możesz iść po Reksia i sorry, ale mam lagi. A, spoko. Dawaj PG, wierzę w ciebie zajebanego Clockworka. Może z Clockwork mi się uda. Z skok, X przyspieszenie i strzałki sterowanie. Okej. Okay. No to w takim razie możemy albo startować, albo wyjdnąć. Ale będę startował. O! Przypomina mi się aż ten, gra z Timonką dla Timiego, którą też zrobiłeś. Więc tak, o tako. Dobra, i kojarzę mniej więcej o co chodzi. O, czy to YouTuby? O, shit, HP mi regenerują, no bo nie ma to jak suby, czyż nie? I też fajnie wyglądam. Tako. Albo może to jakiś ten specjalny wskaźnik na coś. Dobra, mogę podwójny skok robić. Wygląda jak Luna Game. No trochę. Osiedl. Muszę złapać wszystkie suby. Kurde. Pobij Clockwork. Pobij jej podszyty krzywy ryj. O, to było na czas. Okej, okay, spoko. PG.exe. Jakie .exe? Ja jestem zbyt fajny na .exe. Tak mi się wydaje przynajmniej. O, znalazłem secret! Czarne diamenty najładniejsze. Bo ja kocham czarny kolor, bo jest taki edgy. Masz też ograniczenie czasowe. Okej, okay, spoko. Ale to na wszystkim? Czy... O, osiedl! Dobra, udało się. To na każdym levelu, czy tylko na tym pierwszym było?
Okej, to jest moje. Niech ktoś napisze o tym pastę. To jest zbytnio... Znalazłeś ultra secret level. Dobra. O dobra, mogę się wspinać, spoko. Odkryłem to sam. Tylko na platformówkowych, okej. Czyli tutaj też jest ograniczenie czasowe, nie? Siedź, dobra. Jest git. Ale wiecie co, przyznam wam, że ani razu nie zginąłem. Z czego się cieszę. Mhm. Czas jest AP albo cię wkurzyła. Nie, tylko nie... O, widzę ten, sekundy. Dobra, trzeba się śpieszyć w takim... Osiet. Trzeba się śpieszyć w takim razie. Chociaż nie, to diamenciki mi chyba te sekundy odnawiają, czyż nie? Na to wygląda. Okej. Dobra. Polska przegrała 2-1. No już wiemy. Osiet. O, dobra nasza. Myślałem, że zginę. Całe szczęście tak się nie stało. Czy to hiperrealistyczna fontanna krwi? Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że to tylko lawa. No, przyznam, giera bardzo fajna. Szkoda, że nie ma muzyki. Ale hej. Widzicie, jakim jestem ekspertem w grach platformówkowych? MLG Pro Player. Kurde, już mi się czas kończy powoli. O, nieważne. O nie, Monika, nie płacz! Nie wiem, jaki związek ma Monika z tą grą, ale chciałem tylko urozmaicić ten ekran, bo sam napis wyglądał słabo, a nie miałem po prostu co było na... co by można tu dać. Reset. Robimy jeszcze raz. Tle hiperrealistycznej krwi. Miał, I'm so late. Wybaczysz? Hej. Wybaczam. Bardzo lubisz PJ-a i jego ewolucję? Ja bardzo je lubię. PJ jest spoko. Tylko zobaczę, ile ludu jest. O, dużo jest. Dobra. Nie mogę, kurde, przed 246 osobami nubić, czyż nie? Okej, widzę ten licznik na dole. Spoko. Dobra. Mhm. Spotkałem drabinę, boję się, że zaraz zginę. Takie, jak tam Reksio? A Reksio żyje. Jest mały i fajny. Dobra, chwila. Masz problem ze znakami polskimi, że się nie pojawiają? No w sumie być może to jest ze mną problem, bo ja pewnie czcionki tej nie mam, czy coś takiego. Dobra, i koniec. Mam pełne HP, walić. Profesjonalna gra, polecam. Skąd wzięło się hiperrealistyczne? Czy powiedziałeś to po prostu tak, kiedy czytałeś Sonic EXE, czy to było w creepypaście? No raczej jak czytałem. A, okej, to z tego co widzę, to nie każdy diament ci odnawia czas. Więc... Fioletowe? Fioletowe odnawiają, dobra. Trzeba uważać na fioletowe w takim razie. Fajna gra, no bardzo. Siedź. No sterowanie takie trochę powiem, że... jakby to powiedzieć po polsku... no, że floaty takie, no nie, że tam bardzo mocno jesteś lekki jak piórko, no nie? Osiet, ale to nic mi się wydaje. Kurde! Teraz muszę we wszystko się wpierdzielać. Toksikowe kryształy odnawiają czas. Okej, czyli miałem rację. Lubię mieć rację. Jeszcze tutaj dobrze pamiętam były. Ale myślę, że je zostawię. Idźmy tutaj. Tako. Bo tutaj ostatnio padłem, nie? Zrobię teraz speedruna. Ale też mój sprite bardzo fajny jest. Te spojrzenie. Okej. Okej, dobra. Widzicie, jaki jestem pro player? Zazdrośćcie mi. Tędy. Shit. O, jest clockwork! Pozwól, że cię rozdeptam.
Echo! Oh fuck! O nie. Siet, siet. Te fasolki mnie wkurzają. One mnie biją. Nie chcę, żeby mnie biły. Tak w ogóle to... Dobra, zadaję jej obrażenia. Co to jest? Okej, okay, to? Clockwork, Clock Rain. Nie! O kurde! Nie! Nie bij mnie! Mała zdziro, zostaniesz w łeb zaraz. Zegarkami mnie tu? Ale szczerze mówiąc, nigdy w Toho nie grałem, ale rozpoznałem. Come on, bitch, step it up! Może tym razem uda mi się kogoś pokonać. Your time is up! Nie! Your time is up, bitch! O nie, o nie, o nie, o nie, o nie, to jest za trudne! Ale dobra, muszę w nią napierdzielać, dopóki... Shit! Ja, ona więcej HP traci ode mnie? To jest git. Jestem do dupy, wiem. Takie gry. Clock Rain! Cock Rain, kurde! Mały gamoniu, spierdzielaj! A! Ten boss jest mega. Dobra? Tako? I? Jeszcze tylko troszkę! Jeszcze tylko troszkę! Kamikadze robię! Dostała w piernicz! Udało ci się zabić Clockwork. Wyjdź. Jest! Kurde! O, gra szmup, lubię takie. Tak więc no. Nie spodziewałem się, kurde, Toho tutaj, wiecie? Tylko pomóż PG, bo go zegarami atakują. Tak więc no. Jeżeli chodzi o tą grę, to ona jest bardzo fajna akurat. No nie? A, raz padłem, każdemu się zdarzy, no nie? Ale rozpierdzieliłem ją! Zajebiście jest. Tak więc no, no, ta gra bardzo mi się podobała. Bardzo fajnie ci wyszła, Stellar Core. Przynajmniej była fair. Sprawiedliwa. PG Pro MLG Player. Będzie jeszcze coś na tym live'ie? No, koniec. A ja wiem, chcecie, żeby był koniec? Bo ten, bo chciałem zrobić jeszcze tą eksplorację tego całego dema. Spoków, które wyszło niedawno. Czyli soundtrack sak by tu pasował. Dziękuję PG, nie ma sprawy. Akurat fajnie gra się udała. Tak więc no chwila, to przechwytywanie okna, spierdzielaj. Usuń. Tak? Jak nazywała się gra, z której pożyczone były kolce w tej platformówce? Ja niestety nie wiem. Nie kończ. Nie chcemy końca. To ten, no to jeszcze to demo. Jakie demo? Bo ja już wszystko grałem, te wszystkie trzy gry, które były na dzisiaj. Właściwie nie, to dwie gry były, plus ta jedna od Stellar Core'a, którą mi wysłał. Czy coś jeszcze dostałem? Jak w Sonic Mania Plus będzie plot o zniszczeniu Sonic AX, to kupię od razu, a że Mighty Ray odżywają, to faj, aj, dawaj, poki, plz. No, jednak za chuja się nie uda dzisiaj podesłać, wybacz. To nie ma sprawy, to najwyżej, jeżeli chodzi o to demo, to ogramy to na którymś innym streamie. I tyle. Dawaj MC. Nie, Minecrafta nie chcę, nawet kurde go nie mam. Tak więc no, w takim razie... to co, robimy te poki, nie? Tanko, w czym montujesz swoje filmy? W Sony Vegas Pro 15. Nie, Baldiego nie, bo ja nie będę ściągał teraz. Ja poki już mam i to jest po prostu jest i git. Tak więc no. W takim razie. No, modów do DDLC też, bo ja nie chcę teraz nic ściągać. Jezu Chryste. Mówię przecież po polsku. Dobra, więc tak. W takim razie, co mogę zrobić? W takim razie, wiem co zrobię. Skończę ten live i trochę zedytuję tytuł i tak dalej, żeby to był oddzielny tak jakby, no nie? Żeby to nie było razem z fangame'ami. To będzie kurde zarąbisty ten. Tak więc no,
Tylko będę musiał jakąś prowizoryczną miniaturkę znaleźć. Wróciłam. Mech. Dobra. To jakby co, to nie odchodźcie od teleodbiorników, bo ja zaraz wracam i przy okazji trochę podwyższę dźwięk. O tu. Dobra, więc Z2.